No widzisz? Widzisz? A jaką mam rzecz? Nie, nie włączajmy, nie włączajmy. Ja to z wami mam ancymuny. Dobrze. Włączył się warning, to co włączą. No ale tak było, niestety, ale przyznać, że tak było niestety wtedy. Wtedy go przegrzał, mimo że było zimno, no, niby zimno, ale go przegrzał. Radio check. No co ci powiem. Nie wiem, powiem ci, nie mam tego problemu, więc ciężko mi jest się wypowiedzieć na ten temat, ale raczej tak, jeżeli miał włączony anti-icing, to mógł przegrać no, wtedy łatwo. Nam kazał... O, mamy też ze śniegiem, jak miło. Wtedy nam kazał włączyć przecież orzeł, tak? Myśmy włączyli. No tak. Tak, pójść nam wyszło. A gdzie to się włącza wycieraczki? O matko, u góry masz ten, jak masz ten górny panel, nie? O. To masz tą lewą stronę górnego panelu, drugi jakby, jakby drugi ten prostokącik. Masz dwa pokrętełka i nad tym masz dwa przełączniki i pokrętełko. To jest napisane Vipers. Viper, no. No, to są wycieraczki. Coś to daje? Tylko wkurwia? Wkurwia. Tak myślę. A które mam kurwa włączyć, bo się nie włączają? Kurwa, lać mi się chce. Kolej. Nie startujemy kurwa i ci dobra, ja się ustawię tylko. Ale chujowo, nie działają. Działają. To znaczy, no działają, ale w sensie tym, że nie zbierają wody. Mhm. To więcej piła. Kurwa, i teraz mi stoją w pizdu. Kiedy startujemy? Jak tylko się uruchomię, okej? Okay? Mogę? Jak przyjdzie pora. Świetnie. Dobra, farb jest widoczny, farb ONZ-u jest widoczny na mapie normalnie. To jest dobra wiadomość. Radiolatarnia jest 525, nie 520, jak on tam napisał. Ale łapie ci? Nie. Znaczy, próbuję złapać, ale jest delikatny sygnał, ale nie, dobra, nie na tyle mocny, że... Mówisz, że 525? Tak. No tak czyli, na mapie napisane. Czyli na środku, tak? Między 50 a 50. No tak mniej więcej, no. Troszeczkę... No, później będę patrzył. Może. Tylko tamten radio trzeba sobie zapisać, nie wiem co pan... A skórkę zmieniamy, tak? Tak. I wali mi engine inside. No to jeśli wali, no to włączę zmieniamy. Włączone. Szczęka, zaczek. Ktoś tu nadaje. Zostawiamy tylko strzelców, tak? Tak. Klary uzbroi w razie czego? Już uzbrojony. Uzi jeden radio check. Uzi jeden Bigfoot. Lima Charlie. Bigfoot, Lima Charlie, kurwa. Dobra. Pierdolą z angielskiego. Uważaj, bo ja to nagrywam, chłopie. To będzie na YouTubie. Trudno. Proszę mi zwracać uwagę, jak będę przeklinał. Już jeden radio check. Jak co będziesz robił? Kogo przecinał? Dojdzie tam Bigfoot. Nie ma Charlie. Cię muszę dobra. Ściszyć, bo już mnie irytują. Uruchamiam nagrywania. Jeszcze dobrze nie zaczęli gadać, już mnie irytują. Dante, pytałeś o zmianę uzbrojenia, ja biorę jeszcze minigany do przodu. Przyjąłem, ja zostaję przy strzelcach. Okej. Ktoś wie, jaki mamy wiatr? Jak silny? Bo widzę, że nieźle zapieprzają chmurki. Czyli silny wiatr mamy. Sprawdźmy to. Alt B. Pup. Temperaturę minus 3. Ground 2 metry. 2000, 5 metrów. No dobrze. No dobrze. Mm.
Co tam, panienki, gotowe? No nie wiem, czy tak poczekamy jeszcze chwilę tutaj na lotnisku, czy w locie, że tak powiem, będziemy sobie... A tam były chyba godziny startu napisane jakieś tam. No tak, żeby 8.40 dolecieć tam mniej więcej, nie? Ma 50, mieliśmy wystartować. No właśnie. Teoretycznie już jesteśmy 5 minut po czasie. 10. W porządku. 15 nam. Dobrze, to ja nas zgłoszę i będziemy startować. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z tego lotniska startuje? Ciężko stwierdzić. Zapytaj na lotniskowy. No właśnie chcę. Uzi 1, Senak i Kolki, radio check. Chyba nie. Nikogo nie widać w sumie poza nami. Dobrze, to w takim razie ja już sobie obroty wrzuciłem i zgłaszam nas do startu. Powiem też temu śmiesznemu Barefootowi, czy jak mu tam... Bigfoot. Bigfoot UZ1. Synaki Kolki w gotowości do startu będziemy wykonywać. Bigfoot. Synaki Kolki UZ1 pod lotem do pasa 09 do startu. 5 UH1. W lewo czy w prawo będzie? W prawo. Masz pas zaraz koło siebie. Ja jestem to pierwszy od prawej, więc... Chyba tak. Dobra, idę po drugi. Będzie zabawnie. Kto startuje go? Ja. Dlaczego? Co? Nie wiem, zastanówmy się. Może dlatego, że jestem kurwa dowodzącym lotem? A gdzie jest drugi? Nie wiem, zaraz zobaczymy, gdzie jest drugi. Ja jestem to na... A ty byłeś z prawej mojej, tak? No ten, co wystartował, to byłem ja, czyli jedynka. A to dwóch wystartował, bo to jest dziwne. No to pewnie Dante jeszcze za mną poszedł. Nie, wystartowałem tam dalej, jak was stoją. A, no właśnie, dlatego się pytam, kurwa, czy to jest grane w ogóle. No ja jestem przed pasem samym. Zwykle zrobić za odmieszanie. Nie, zajmuję. A ktoś pozwolił wystartować? Nie? Ja. Viperu mnie nie słyszałem, kurwa. Myślałem, że w kolejności powinniśmy podchodzić. No ale ja stałem od was trochę daleko, chciałem podlecieć sobie. Zobaczyć jaki wiatr jest, ustawić maszynę. Trymy, stery i te inne bajery. Wkurzają mnie te radiowe komendy. Dante, misiu, pysiu, jesteś? Jaka formacja? Dante jest pewnie na radiu tylko. Na razie prawe schody. Dante, ty jesteś tylko tu na radiu, czy na TS-ie też? Nigdzie go nie ma na razie. Jakby co, to cię, Dante, nie słychać. No, nie słychać cię, Dante, jeżeli coś mówiłeś. Dante jest który? Drugi? Trzeci. Teraz mnie słychać? Teraz tak. Dobra, jeszcze tylko ten. Kurwa. Palce na pozycji. Kompasy sobie tam zgrajcie, nie? Nie wiem, co tam... 32 jeszcze, radio check, słychać mnie? Teraz tak. Pan dwójka, słychać mnie? Tak. Ale nie na radio. Na radiu było słychać go. Nie wiem, co. Jakie kompasy znowu, kurwa, o czym ty? No kompas ten HSI sobie ustaw z kompasem magnetycznym, tym co masz po prawej stronie, żeby ci wskazywało to, co ci wskazuje kierunek lotu, tak samo jak kompas ten z prawej strony, co masz kokpitu. Tak, nie wiem, o chuj chodzi, nie będę zawracał witali, żebyś mi teraz tłumaczył, lecę za wami i chuj. Dobrze, dobrze. Właśnie kompas i ma. Dobra, powiedzcie, jak będziecie gotowi. Dwójka gotowe. Mam tak gotowy, że was wyprzedził. Ty gotowy. Prawie.
Dobra. Grupa do zawisu. Już nie kombinuję, może kierownik ten zawisem, czy rektangle powoli. Ostatni, jak się poderwie, niech zgłosi. Piątka w powietrzu. Dobra. Wykonuję w lewo na 331 kierunek. Pięciu już w powietrzu, prawie kawaleria. Jak zwykle tego ADF-a śmiesznego nie słyszę. Jeszcze przynajmniej. Jakieś góry nam przeszkadzały. Spoko, byle lecieć w kierunku z Zugdili. Wznoszę do 1000 stóp. Barometrze. Dokładnie troszeczkę, bo coś zostałem z tyłu i nie mogę was dogonić. Dobrze, to zwalniam. Do stówki. Pogoda trochę z dupy jest. No jest taka. Bawieje trochę. Śmieszno. I to chyba nie jest tak źle jak ostatnio. No, ostatnio to był taki wiatr, że nas hamowało. Teraz chociaż można lecieć jakoś w miarę normalnie. Na 90 zwolniłem dla ciebie, Manu. A no, chyba tylko dogonię, bo coś mi ten... Bo nie przytrzymowałeś go do lotu poziomego. Zgłosiłeś nas? Bo... Już, zaraz wylecimy ze strefy lotniska, to nas zgłoszę. Żeby Bigfoot tam, wiesz... No, ja. Dobra, możesz się rozpędzać pomału. Nas widział? Dobra, rozpędzę. Bigfoot, Uzi One, after takeoff from Senaki Kolki, 5 ship UH-1 checking in. Lecimy w kierunku wzgórza złamanych serc, jak je tak nazwałem, po tej misji, gdzie mieliśmy tam podjąć jakichś biednych żołnierzy i nagle zaczęło w was pruć chyba jakieś tam naziemne coś, czego strzelcy nie widzieli. Dante spadł, potem Viper utknął pod czołgiem. No, pamiętam tą operację. Ja nie. Pamiętasz? Pamiętam, jak ze spin-offa zaliczyłeś. Spinowa? No przy lądowaniu uszkodziłeś tylny wirnik. Być może.
A, ten, co ja byłem tym jednym medalakiem i później w powrocie. A, i utknąłeś. No i no, a co, słaba akcja wyszła? Nie, no dobra była. Ja wtedy leciałem właśnie już na przegrzanym silniku do ciebie, żeby cię ratować. Nieraz, że przyleciałem tam wspierać i wy się tam przebraliście i przyleciliście, no kurwa. Jedyneczka landing light masz zapalone. Wiem, musiałem sobie poświecić. A, dobra, ale, okay. Ale dziękuję. Nie było tematu. Wyłączyłem właśnie. Niechcący ci zgasło teraz. Oj, tak mi się przemknęło. Proszę, tydzień w lesie muszę człowieka od razu dowcip wyostrzyć. Było dłużej niż tydzień. Dłużysz? No tak, surowe warunki, te sprawy, to od razu człowiek staje się taki męski bardziej. Sugerujesz, że przed wyjazdem byłem ciotą? Ja tego nie powiedziałem. Kevin, czy czegoś nie klapujesz dzisiaj? Nie. Dzisiaj właśnie nie, więc uważajcie na moje latanie, może nie być dobre. A masz dla kogo żyć, nie? Już nie mam. Ja jestem teraz gorszy niż ci z ISIS. Bo najgorszy wróg to wróg, który nie boi się zginąć. Będąc romantycznym, mógłbym powiedzieć, że mogę za was, znaczy dla was żyć, tak, czy tam cokolwiek. Chyba rozpiło się. Nie, to nie. Sobie. To dla mnie możesz się rozbijać od razu. Okej. Okay. Mal, ty tak nie tego, nie prowokuj go, bo się rozbije i będziesz musiał prowadzić. Rozkazem dowódcy, w przypadku katastrofy lub zestrzelenia, dowódcą zostaje lotu Mal. Oczywiście, przyjmuję wyzwanie. Ustaw sobie może odejść ten kompas. Ja się go ustawię. Tym prawym pokrętełkiem. Prawym pokrętełkiem. Na kontakt! Mamy kontakt z naszym DBS-em. Tak, żeby na górze w lewym, w prawym górnym ekranie, jakby rogu tego kompasu masz takie albo kółeczko lub plus. Musi być pół kółeczka i pół plusa widoczny. O, dokładnie. Tak ci ładnie tutaj postawił, powiedział pan Viper. Kurwa, czekaj, bo ja was i tak nie mogę dogadać. Cześć, najpierw musi znaleźć, gdzie jest ten kompas, o którym ty mówisz, kompas, ten Viper. Kompas wiem, który, kurwa, tu gdzie są te dwie strzałki, ale ta. Nie wiem, gdzie ma się zgrywać te W prawym górnym rogu masz tego, za obwodem kółeczka masz plusik i kółeczko. I musisz mieć tak jakby połowę kółeczka, połowę plusika. Dobra, chuj. Albo najlepiej ustaw sobie, że lecisz teraz na 320. To samo ci mam pokazywać ten kurna prawy wiesz, wysunięty i... No to, widzę ten, no to lecę przecież na tym, co jest po prawej stronie. Na chuj mam mieć dwa tak samo ustawione. Niech mi pan. Dobra, przepraszam, miałem się poprawić. Tyle agresji, no właśnie. Zwolnijcie jeszcze trochę, bo za cholerę was nie mogę dogonić. No na bank tej. Oj, przypadkiem podejrzałem, gdzie oni mają farpy. Ja mam 110 teraz. Ja mam 120 i nie mogę ciebie dogonić. Zwalniam! Nie chcę go znowu przegrzać, nie? No. Zbliżamy się, proszę państwa, do miasta Zugididi. Zugididi? Zugididi, tak. To przed nami, przed wzgórzem złamanych serc. To według mapki... Zugididi w lewo, wiem. Nasza strefa oczekiwania była jakby wypadałaby na tej... albo przed wysepką, albo na środku tej podłużnej wysepki między tą jakby rzeczką. No, tam Szamgona bodajże, nie? Wypadało. No, tylko że pytanie, czy lądujemy sobie w terenie przygodnym, co by było raczej opcją bardziej preferowaną, według mnie? Czy będziemy kręcić kółka jak debile? Nie, czekamy sobie spokojnie. Chyba sobie wylądujemy. Dobrze. Spokojnie można sobie browar wtedy wypić. Równie dobrze możemy wylądować na ONZ-cie już, tak? Dobra, ja jestem. Czekacie na... No w sumie jest to jakaś myśl, nie? Czekacie na Vipera? Dobra, że odwidzę. Tak, no to poczekamy.
280 nie, do tego. Na te 3 mile się zbije. Dobra, to ja powiem temu małostopemu i kręcę na 280. Ale co ty tam, ale co ty tam robisz, oglądać. Dante? No ale, to trochę się zgubiłem. Jak to Bigfoot, tak? Bigfoot. 280 teraz skręcam w lewo. Bigfoot, Uzi One. Uzi One, Bigfoot, go ahead. Jako iż dolatujemy powoli w rejon tutaj naszego oczekiwania na kapy, postanowiliśmy, iż przysiądziemy na farpie ONZ-u w oczekiwaniu. No i gites. No gites malenas, panes. Muchas gracias. Lecisz. Dobra, to... A nie, w sumie to jeszcze jest daleko od rejonu działam. No ale na 500 zejdę. Niech będzie. Zejdę na 500. Uwaga, schodzę. Staram się utrzymać tą prędkość, co miałem. Czyżby far był przede mną na mojej... pierwszej troszkę? Chyba trochę za blisko by to było. Dobrze, panowie. Master arm on, w razie co flary on. O się. Żeby nie było... było ostre. Nie, tylko troszeczkę. Dante, minąłem cię mal, uważaj. Dante wariuje przede mną. Nie, no patrz na lidera i dwójkę, tak? Jak stają w miejscu, to co ja mam zrobić? Ja nie staję w miejscu tutaj. Ja schodzę bardzo spokojnym... powolnym zwalnianiem i zniżaniem do 500 stóp, które właśnie wyrównuje, utrzymuje 80 węzłów i nie będę przyspieszał, poszukując farpu ONZ. Ja tam nie będę komentował. Który to? Który to? Przyznać się. Kurwa, mam zabójcze 19 FPS-ów. Nie mam pojęcia o tym 20. Ja tam się nie wyświetlam tych FPS-ów. 3 mile przed nami za lasem farpa ONZ-u pojedzie. Zdecydowanie. Co ty tam masz, malu? 280 Ti, nie? Już bym szukał 2180 Ti. Nie, teraz jakaś super wychodzi. Ta, super, no ale nie wiem, czy u nas tam się różni. Chyba no tylko super, no, ta, chyba ta, tylko ilością super, RAM-u, nie? Jest super, no. Na pewno jest super droga. To na pewno będzie super droga, to racja. Ta jest droga, kurwa, tam jest super. Ladies and gentlemen, we are opening the doors. Boże, przez moment myślałem, że mój kopilot zmarł, bo tak się dziwnie spojrzał w dół, ale nie, jeszcze żyje. Od słuchania tych pierdół przez radio, to może umrze. A otwieracie te drzwi już, czy jeszcze nie? Ja se otworzyłem w razie co, ale jeszcze ich nie spuściłem z łańcucha. W razie czego niech wypatrują zagrożeń. No, tylko żeby ci za rzekę nie zaczęli już pizgać, nie? A to... to już problem wroga, nie mój. Ha, ha, ha. Jestem ciekaw, gdzie są nasi przyjaciele czerwoni armiści. Dobra, za tą tutaj wiochą powinien być już ten farb ONZ-u gdzieś. Także wyszukuję. Włączą światło do lądowania, będzie to. Chyba widzę na mojej tutaj w pół do 12 po lewej stronie, tak, zdecydowanie farb ONZ-u przede mną. Zrobimy sobie kółeczko, zobaczymy jak się układa wiaterek na farpie, jak tam miejsca lądowania mają wyznaczone. Tylko że oni mają 4 miejsca, kto się decyduje lądować na trawie? Ja sobie ląduję. Trzy mile odbył. O, sorry, włączyłem. Włączyłem 0, czyli będziemy musieli objechać jakby kółeczko i z nad wiochy podchodzić, panowie. Także robię kółeczko nad farpem sobie spokojnie i z nad wiochy będę podchodził. W lewą stronę kółeczko. I potem, o, ale się śniegu nagle zrobiło. I potem będę podchodził już z nad wiochy na prostą. Nie? Wezmę pierwszy wysunięty ten farb najbardziej do przodu z lewej strony. Czyli ten taki, co prawie stoi na środku tego kwadracika zielonego.
Tajko, który bierzesz? Nie wiem, kurwa, o którym on mówił. On bierze skrajnie lewy górny, tak? Lewy górny, ty bierzesz prawy górny, a ja biorę lewy dolny i mały. Ja prawy dolny. Czyli po prawej stronie tego springa, po prawej springa, tak, siadasz. Ja zaczynam zniżać i powoli będę wyhamowywał, nie? Reset trymu. Również. Kierunek wiatru 250 powinien być. Tak wygląda na to, że jest, bo tutaj nam centralnie w dziubek wieje prawie. Idę w lewo znowu, już wychodząc na prostą. Zwalniam do 40. Już do podejścia idę. Czyli wyjeżdżasz teraz ten najdalej, tak? Tak, najdalej po lewej stronie, co jest ten, idę. Trochę z przodu i z prawej nam podwieje, ale powinno być spoko do lądowania. Uwaga, wyhamowuje się. Uwaga, nad ziemią trochę rzuca. Czyli to będzie moje koniec. Trochę z prawej wieje nam tutaj na farbie. Jak ostatni usiądzie na trawie, to zgłoście tam lądowanie, nie? Dwójka tak. Na ziemi? Tak jest. Czy na ziemi? Mal? Na ziemi. Damn! Piątka? Pobliżej. Ale na ziemi? Nie. Nie jeszcze, dobra, czekamy. Na luzie, spokojnie tam sobie, bez szaleństwa. Oj. Nie lubię tego oj. A, widzę, dobra. Znalazłem cię. Dobra, 320 działa już. O, jakiś niepój. Dobrze. Bigfoot Uzi 1 po lądowaniu na farpie oczekujemy. Zrzucam obroty. Jak zrzucasz obroty? No, trotlem. Zrzucam po prostu. Na ile? Na minimalne. To mi się alarm włączył. Tak, no to wyłącz sobie go prawym przyciskiem myszy obok fuel. Przełącznika tego żółtego z czerwonym łebkiem na lewo od niego masz lower PM warning, to wyłącz to. Dodge 1-1, Bigfoot, Rolex, plus 5. Się wyciągam i czekam na sygnał od wielkiej stopy. Tankujemy, nie? Nie, na razie nie. No co, my tu mamy ile? 10 min? Wow, rakieta w powietrzu. Nie wiem, czy zauważyliście. Dwie no, nawet. Tak, wyjebał. Ależ pięknie to widać. Fajerwerki. Ale pogoda na TGP idealna, nie? No ja do 10 tysięcy z podstawa, więc... Tak? A, to popatrz. A wydaje się niżej, chociaż to my by tak lecieliśmy między tymi małymi chmurkami, ale one chyba nie przeszkadzają TGP, nie? Trochę mogę. A se światło se zapalę w kabinie, będzie wyraźniej. A jak się nazywa... Czy te przyciski do sterowania oświetleniem nadal? Wiesz co? Już ci mówię, bo ja to mam przypisane. Landing light. Dodge 1-1, Bigfoot, please confirm. Rolex, plus 5. Jest tam search, ale to jest landing light. Nieźle tu pizda, kurde, śniegiem. No.
Ale to jest włączanie, a jak się nim rusza, żeby tam, nie wiem, do przodu, do tyłu, na boki, kurwa, to jest da się, nie? Ten Extended i coś tam jeszcze, ten drugi, Landing Light X, coś tam, nie? Aha, czyli tylko do przodu, do tyłu można? Tak, to jest tylko do przodu albo w dół jakby. Pięć migowców US Air Force, kurde. Rescue. Niemożliwe. Nastały dobre czasy, co? Fajnie się tak leci w piątkę, powiem. No żeby trochę mniej pizgało, że można było formację lepszą utrzymać, to byłoby jeszcze fajnie. No, pamiętaj, im więcej godzin w chujowych warunkach w dół... Oj, laga mam. Tak, tak, im więcej razy będzie spadał. Mam laga, już nie mam. Dobra, działa mnie. Dobrze, jedzenie ten, zgłaś ta Bigfoot. Chyba coś się spawnowało. No to się będą naparzać tam na ziemi, dobrze. No, Dodge 1-1, zgłaszam. Dodge, tam był Rolex plus 5. Potwierdź, że przyjęliście i zrozumieliście. Ty, ale wiatr jest inny, bo jest z prawej do lewej, nie? Roger. Bigfoot. No wiatr jest taki zmienny. Naparta jest do góry. Ja, my nie mieliśmy w pół dolecieć? Czy czekam na znak sygnał? Czekamy teraz na sygnał, aż kapy wejdą w rejon. I mamy tam nie wcześniej niż 40 po 8 być. A, to na to, sorry, no. Park to jest tak, jak się znosimy. Teraz zgadza, czekamy na sygnał wielkiej stopy. Czyli na pakę, łóżeczko tam jest? Jakie namierza? Ja już sobie wygiąłem właśnie na amunicję. Fotel. Niewyginalny co prawda, ale go wygiąłem. Tak, to dobre jesteś. Dodge 1, Spike od 18. Spike od 18, Dodge 1. Jak ty opancerzony fotel potrafisz przesunąć, to gratuluję. Widzisz? Dlatego jestem kierownikiem. A ty tylko moim skrzydłowym. I zastępcą w trakcie tego lotu, jeżeli zginę. Ja jestem skrzydłowym... Tak jest, patrzmy, szukajmy tam coś, wypatrujmy, może coś się... Nie, to częstotliwość. To częstotliwość. Napomknę tylko dla niektórych, którzy mogą się tego nie spodziewać. Przy starcie będziemy nas znosić na lewo i do przodu. Malu. Gdzie? Na lewo i do przodu będziecie znosić, bo mamy w ogon po prawej stronie. Lodzik, panie, kurwa. Ja to wszystko, wiesz... Einfach. Po mnie jest gorzej z lądowaniem niż startowaniem. Okej. Okay. Fair enough. No dobra, ten sygnał nam złapał, nie? Tak, sygnał, teraz mamy na tym sygnale co tam mamy? Tam mamy skręcić na 303 kierunek. Od tego ADF-u mamy... A nie 324 miało być? Nie. 331, potem 303, potem 160 do farpu. Czyli teraz jak polecimy sobie, panie kochany, na... Już ci mówię... 340, to trafimy do miejsca, z którego mamy podjąć nieszczęsnych ludzi. 324 radial. No. 520. No mówię. A, czyli jak tam dolecimy, to... Radial, dopiero... ale nie kierunek magnetyczny. Ja radiale, na radiale się nie bawię. Nie, my teraz polecimy po prostu stąd na 340, nie? No. Polećmy po radialu, polećmy jak najszybciej, kulni prosto do... 1-1, IREF, THREAT, BRA, 284 na 8 milach, na 500 stopach. Kuźwa, teraz... A my teraz jesteśmy na drugim waypointie, tak? Tak, ja wiem, tylko się... A, będzie smoke, tak czy tak, to tam... Jesteśmy na czwartym waypointie teraz. Tak czy tak, tam... Czyli my tu będziemy kończyć, tak? Czy nie? Tak, tu będziemy kończyć później, jak już zabierzemy tam tych... Dodge one, please repeat message. Repeat, please. Dodge one, one, Bigfoot, continue. Hehehehe
teraz takie wiesz, miu, 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 miu i nagle zaczyna się sianie na farpa, bo kamowy wjechały. Nie kracz kierownik. No nie kraczę, od tego mam wielką stopę. Mi ostrzegła. On ma wielki radar i wielką stopę. To wielki radar czy wielką stopę? Nie wiem, ale... Wydawało mi się, że widzę śmigłowiec przede mną, już panikowałem. Ty psycho, to co on ci robi z tym autem? Łożyska wymienia, ale wiesz co, miałem zachlapane, wiesz, od strony tych wszystkich pasków, nie? Napierdolałem te mole. Patrzę na mapę i z drugiej strony tam jest... Gdzie jest? Tam jest jeziorko i tam jest góra. Nie to radio. Kupiłbyś amerykański, porządny samochód, tak. A nie jakieś gówno, to byś nie miał tego problemu. Ma amerykańskiego Forda. Ma Forda? No. O, to mi się nie udało. Po pewnym przebiegu, kurwa, wszystkie są gówniane. Focusa, kurwa. Łe, no to te. Bardziej niemiecki jest teraz, a nie amerykański. No ale on jeszcze ma z czasów, jak był amerykański, więc wiesz. 80, 90 lata produkcji. Co? Mówię, przejechał 200, kurwa, i zaczął się psuć, kurwa. Po 200 no, to mało, życie, tak czy tak. To drugie słowo to no, tam. No, co tam? A my wracamy na tą radiolatarnię, czy stąd idziemy? Nie, stąd idziemy 340 prosto już bezpośrednio. Okej. 9 mil. Tak jest, proszę pana. Dobra, dzięki. Ale będziemy spadać? Ja nie wiem jak ty, ale ja nie mam takiego zamiaru. Ty lecisz jako pierwszy do spadnięcia. Właśnie, muszę sobie wpisać ilość flar, żebym potem nie zdziwił się w trakcie tego lądowania. A ile jest? 30 sobie wpis, bo masz 60 flar, ale strzela po dwie. Potem ci będzie po jednej odliczał tutaj i będziesz widział, że masz na przykład 10, no to znaczy, że masz 20 flar. Dodge 1-1, Bigfoot. Ile mam zostało jeszcze w tym holdzie? No chłopaki tam walczą tą katami, nieźle. Na streamy widać. Do 3-1 przechodzimy teraz, zmieniamy holda na bardziej dogodną pozycję, żeby cokolwiek wypatrzeć i pozostaniemy jeszcze w holdzie. Ale już teraz nie widać żadnych rakiet w powietrzu. Przyjął Dodge 1-1, Bigfoot, Nearest Threat, 330, 14 mil no na 2000. Teoretycznie za 3 minuty możemy... Teoretycznie według briefingu wlatywać strefę. Ale samochód, prawda? Forship. Tak, ale ty dalej latasz na tych, na goglach? Tak. Czyli jednak. To jednak. Jednak nie dało się oddać. Zostawię to co bez komentarza. Co ty? To jest jak mafia, raz wejdziesz, to już z tego nie wyjdziesz. Potem sobie tylko odpowiadasz na jedno zajebiście ważne w życiu pytanie. Dlaczego nie kupiłem wcześniej? To chyba Dante mi kiedyś powiedział, jak się nie mylę. Ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja miałem... Ty już miałeś wszystko. Jednych z pierwszych. Ty już miałeś Podrażę. Wszystko. No ja zacząłem od DK2, czyli tych drugich prototypowych. Nie wiem, jest przed wyjazdem do Australii, czyli jakieś 5-6 lat temu. Jesteś pionierem w tej dziedzinie. No jak? Widzisz, ile się na dryndzie można dorobić? No tam mają akcję, kurde, w powietrzu. Ej, powiedzieć mu znowu, żeby jak ten? Będziemy czekać na hasło Irene? Masz powiedzieć. Może ona nas zapomnie. Bigfoot, UZ1. UZ1, Bigfoot, standby. Uciszył mnie. Mają tam powietrze, mają powietrze, tam jadkę zaokazał. Widzę, no. Znaczy słyszę. Znaczy słyszę. No ani nie widzę, ani nie słyszę, tylko domyślam się. O, to chciałem powiedzieć. Mamy zgodę. Macie zgodę na podejście porannych. No to ja czekam na hasło od mojego wielkiej stopy. No to chyba on ci to napisał. Nie. Nie. To jest skrypt. Tak.
z automatu. Albo czas po prostu minął i dlatego. Tak, to też może być. Tak. Bo jest idealnie, akurat wybiła 40, nie? Dodge Watt 1, Bigfoot, wy macie jakieś... Snake Eye macie albo coś na obronę przeciwlotniczą? Oj, to źle brzmi. Dodge One negatyw, mamy tylko mewryki. To jest Snake Eye na obronę przeciwlotniczą, kurwa, to dobry. Czyżby osiemnastki spadły? Dodge One, no w rejonie zostało jeszcze jakieś źródło promieniowania. Nie udało się niestety misji hit wykonać. Pytanie, czy tymi mewrykami się podejmiecie ataku? Źródło promieniowania. No, no będzie ciężko, ale spróbujemy. Mogę wam podać wzgórze na tego źródła promieniowania. O, to już mi sporo pomoże. Już wiesz dlaczego snikaje, nie? Bo by sobie ustawił waypoint, by spuścił na waypoint z wysokości. Spuścił pójdę 3 albo 4 i by coś trafiło, chociaż uszkodziło. Akurat tu woda na streamie wyskoczył ten sam komunikat co u nas. Czyli ma 25 sekund opóźnienia, minutę prawie. Dosłan, please, koordynat. Dodge, Bigfoot, powtórz. Proszę o podanie koordynatów celu. No my też tu mamy osę, patrz, ósemkę. Przed nami stoi, zacznij zarówką z paliwem. Dobra, uwaga, podaję mu żadne źródło promieniowania. Dodge 1-1. Dodge, North 42, 46. Rakieta w powietrzu się 5, 6, 4. Powtarzam, North 42, 46, 5, 6, 4. East 0, 4, 1, 39.398. Powtarzam, East 0, 4, 1, 39.625. Okej, dziękuję, przyjęliśmy. To toczu, one, one, Bigfoot, spróbujcie to wyeliminować, wszystko w waszych rękach. Zrozumiałem. Uzi jeden, Bigfoot. Standby. Uzi jeden, go ahead. Naszym hasłem do podlotu porannych będzie Irene znowu. Przyjął. Plus jeden, możecie kontynuować zgodnie z planem lotu. Możemy kontynuować. Rozumiem, kontynuujemy zgodnie z planem lotu. Tylko Uzi, ostrożnie, aktywne źródło promieniowania, najprawdopodobniej tor. Jest daleko od miejsca podebrania, ale trzymajcie się nisko. Komunikat następny. Przyjął. Heading 230. Zestrzelony śmigłowiec. Po opuszczeniu przez rannych waszego pokoju udać się na heading 230. Zestrzelony śmigłowiec Chinook, załoga awaryjnie lądowała, jak czuję wejście dla bra. Okej. Okay. No to dobra, na razie 340, podejmujemy naszych rannych, potem lecimy 230 stamtąd. Rozkręcam. Bo on powiedział o tym jeszcze źródle, tak? Jednym tak, powiedział, że ten, ale widziałem, że tam jakieś rakiety szły teraz w dół, z nieba w ziemię, więc może wykończyli to. No, pff, oczy dookoła dupy, nie, panowie? W razie W wołać, w którym kierunku breaka robić, nie? Każdy będzie wiedział, z której strony rakieta leci. O, taki chuj, stój, rakieta w powietrzu, czekaj, właśnie. Kurwa. Słabo to wygląda. No. Trochę. Dobra, może pogasimy większość światełek, zostawimy czerwone tylko, co? Tak, tylko pozycyjne sobie zostawimy na tą tak chwilę. Naprawdę, kurwa, no wiesz, no tych chujków, tak jak wlecisz, wiesz, tak bezpośrednio tego skama załatwisz, kurwa, nie? Tak, wiem, ale możemy nie zdążyć go załatwić z KMA, bo stracimy kogoś. No dobra. To które zostawiamy tylko? Tylko czerwone, tylko pozycyjne, anti-collision w sensie. Sorry, nie pozycyjny, tylko anti-collision. Dobra, ja podrywam. Dwójeczka gotów? Dwójka gotowy, tak. Poczekam, aż wystarczy spring, dopiero pójdę. Dobra, za tobą. I na 340 się będę od razu kierował. O kurwa.
Wyłączę sobie za chwilę to światło. Tylko wyprostuję śmigłowiec. Shit. Ale tam też żeś poszedł, kurwa? Wiesz co, problem mam znowu. Jaki? Mal, powiedz, jak się odarwie. Wyświła mi się maszyna. Jestem w powietrzu. O, o. Próbuję wylądować. No czekaj, Dante, kurwa, poczekaj na Dantego. Co ci się Dante stało? Nie, kontynuujcie. Lecisz? Rany. Czy robić koło? No, teraz albo nigdy. Robić koło, czy lecimy? Jesteś... Lećcie, kontynuujcie beze mnie. Czemu bez ciebie? Ląduję, bo nie. No co zrobię? Prawe koło robię. Rakieta. Rakieta, widzę. Flarować jakby co? Na razie poszła w górę, wiesz? Ale flarować tak czy się. Ktoś tam jeszcze ma pozycyjne włączone. Światło. Malu. Malu, no. Nie, no wyłączyłem. Widzę chyba crash site w tej chwili. Jest na mojej godzinie trzeciej teraz crash site. Tak mi się wydaje z kierunku lotu, który był podany i... Chociaż to może być co innego, ale jest jakiś czarny dym. Teraz mi powiedz, Dante, ty siedzisz na ziemi, tak? Tak. Viper, ty lecisz za nami? Tak, jest. Przyjął, do, widzę Dantego, dobra. Obserwuję, widzę kolejny dym gdzieś tam w oddali. Ja widzę jakiś dym, ja nie mogę tych świateł wyłączyć. No, kurwa. Dajesz na środek i się wyłącza. No właśnie, mam na środku, to jest najlepsze. Zgubiłem was, a dobra, widzę. No, robimy kółko nad Dantym. Tak, po prawą stronę to mi to kółko. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na niskim pułapie. Nie to radzę. Dalej mi się świecą, czy już nie? Tak, albo nie świeci chyba to... Teraz ci się świeci landing light i search light. Czyli to, co masz na kolektywie, te dwa przełączniki. No, nie? Na dole, no. Teraz jest, jeszcze mal świecisz. Mal minę z lewej, uważaj, mal minę cię z lewej. Uwaga, to jak kręcę... Przechodzisz nad nami i idź w prawo, mal. Czekaj chwilę, kurwa, bo straciłem sterowanie, kurwa, bo pierdolona myszka znowu mi tam... Matko boska. Jak tam, Dante? Znowu nacisnąłem poza obszarem gry na myszką. Jak tam, Dante? Wiesz co, gogle mi, że tak powiem, troszeczkę padły. Jak się mogły gogle paść? Co to znaczy padły? Zwyczajnie. To co wczoraj, tak? Zawiesiły mi się. Aha. Kamery górne dwie. Aha. W końcu wiem, z jakiej przyczyny. A masz światło włączone w pomieszczeniu? No. Nie. To włącz. No to włącz światło. Włącz, żeby było te... Teraz włączę, tylko że wiesz, teraz godzinę latałem bez. Jakby się... Ale się zrobiło ciemniej, nie? Ja mam to samo zawsze. Dosyć ciemno, już zapalam, ale... Uwierz mi, że to jest o to chodzi. Tak, jest duży, nie ma, duży, nie ma, duża różnica. Kamery, no. Wierzę ci. Wierz mu, on coś, wszystko przerobił, co tu coś, jest na rynku. Chłopie. Coś niebywałe, kurwa, że on mi wierzy, kurwa. Choć raz mal, nie? Zawsze się ze mną kłócą, kurwa, wszyscy. Nie kłócą, tylko wyrażał swoje zdanie. Ale chociaż ty powinieneś być ekspertem, kurwa, ty jesteś pionierem. Ale Oculusa nie miałem. Ja posłuchałem Mala, kupiłem Samsungi i jestem zadowolony. Prawda? Prawda. Ja posłuchałem Mala, nie kupiłem Bimaxów. O! No, to jest bardzo dobry wybór. To była bardzo dobra decyzja była, dokładnie. I też jest zadowolony. Jestem zadowolony. Tylko skręcie w lewo, skręcajcie w lewo, bo ja was nie widzę, jak mi uciekacie w prawo. Tylko że ja Bimaxa... Widzisz, jakbyś kupił, to byś widział. Tylko, nie widziałbym, że... bo i tak mi zasłania te drzwi, a tyle. Młotko bosko, się tam ciasno zrobiło. Ale z lewej znowu się znalazłem, może? Nie podnoście za mną, idziemy tak w miarę, kurde, żeby być... going down, co jest grane? Ajajaj, dobra, żyję. No, panowie! Bez jaj! Zaczynacie tutaj już za bardzo... Za to sobie sznurek zrobcie, nie musicie być schodami, możemy na razie sznurkiem lecieć. Sznurkiem próbuję. Nie, no to lepiej by było lewe schody, bo jeżeli... No to zróbcie lewe schody, jeżeli tak jest łatwiej wam. Mi to tam jest obojętne. No mi jest obojętne, więc wiesz, ja tam nie będę wam decydował, co chcecie robić. Jak chcecie zmienić formację, to przełaźcie. Gdzie, kurwa, nie jest strasznie, ja pierdolę. No ale jeżeli ma czwarty być w środku, to człowiek on robi kółko w zasadzie w miejscu. Jeden. Tam pod wami jakieś śmigło prawdopodobnie, nie widzę was.
Odchodzę mi, do lewo. Mi jest już ciężko robić takich, wiesz, ostre... Nie widzę cię, Viper. A dobra, dobra. A widzę cię, Viper, chyba. No akurat jesteście za tym silnikiem. To 3-1-1, kogoś na Bigfoot? DOS zgłasza. Odpaliliście tego Mavericka, by mi napaliliście to źródło zagrożenia? Tak, potwierdzam jedno trafienie. Nie wiem, co tam jeszcze może być. Potwierdzam, że pan robota, brak źródeł aktywnego promieniowania w rejonie. Możecie wchodzić i kontynuować zgodnie z planem misji. Roger, ja mamy podejrzenie, że tu są jakieś jeszcze jednostki z stylu Wampadu, bo coś, jakiś ogień mieliśmy do... Tak, jesteście w merch, w tym momencie u ciebie? Z trzema kontaktami nisko przy ziemi i wolno lasującymi, prawdopodobnie śmigła. Roger. Światło nie pomogło? Dwójka dostał, także dwójka schodzi, prawda? Ale wierzę, maluj. Jak tam Dante? Grunt wiara. Przyjął, w takim razie naprowadzę. Cały czas tam wierzę. Dobrze, wy macie AMA 9? Tak, mamy. Ty dołączyłeś Viper do nas, tak? Dobra, w takim razie... będę wam podawał... Będę z wami prawo, ale to... Ja jestem na lewym twoim screenie. Dodge 1-3, nie restret, 0-7-0, 5 mil na nisko. Na tramowy idą, a dziesiątki. Chyba. Po chuj w ogóle latamy w kółko, może byśmy wylądowali, kurwa. No, bo myślałem, że szybciej to pójdzie, wiesz? Po chuj to się, kurwa, pocić, kurwa, i... Dante, jak tam rozjebie. Aktualizuj? Status. Na mnie nie czekajcie, ja próbuję sobie w ogóle to naprawić, to więc kontynuujcie według misji, tak? No dobra, no to kontynuujemy bez ciebie na tą chwilę, jakbyś udało ci się naprawić, to dawaj znać, nie? Dobra, potwierdzam. Dobra, 340 kierunek wyłącza. Namierzyliśmy jakiś Mi-24, jest pozwolenie na otwarcie. Potwierdzam, jeśli masz potwierdzenie na Mi-24, minujcie. Wracać idziemy na prawy schody, czy zostać na lewy? Nie, zostań na lewy. I luźna formacja, idziemy nisko między drzewami na tą chwilę. Dobra, to gęsiego może pierdolimy. Może być i gęsiego. Jestem na lewej, kurwa. No to dobra, to pójdź, to bo jak będziesz szedł, wiesz, między tymi... No kurwa, wiem, no to wyprzedzę. Dodge 1-4, nie stret. 0-5-9, 5 mil, na bardzo nisko. Tylko prędkość mniej więcej podawaj, co jeszcze. Wiesz co, na razie 85. I tak będę się starał trzymać na tą chwilę, żeby za szybko tu nie lecieć, bo wiesz, druty i te sprawy jakby były jakieś. Będę się zastanawiał wtedy, co mam zrobić. Martwi mnie, bo te 340 jest w kierunku mniej więcej skąd te manpady przed chwilą leciały. To nie jest śmieszne. Dobra, już widzę jakieś tam daleko druty przed nami. Tego wiesz, dwójkę uruchom. Chłopie, tam, ja już tam widzę światła, nie? Wszystkich uruchamiam, otwieram psy gończe mojego pięknego lotu. Niech se hopok strzela. Druty przed nami tu latam. Widzę właśnie, dlatego wniosłem. Dobrze, potrzebujecie pomocy z tymi śmigłami? Nie, niestety, ale wystrzelaliśmy się i prawdopodobnie żeśmy nie trafili. Przyjął, w takim razie to kontynuujcie zgodnie z za drutami z planem lotu, wysyłam w Springfield. Solary w powietrzu. Roger. Mal, mogą cię minąć z lewej, ale niekoniecznie. Schodzę nisko. Kurde, druty. Byle ten dym było widać za tego lasu pieprzonego. Wezmę ten duży las, co tam jest przed nami z prawej strony i wyjdę na lewo. Tam nad naszymi jednostkami, teoretycznie według zdjęć rejonu działania. To... wszyscy musimy tam lądować, Viper, pamiętasz? No, nie wiem. Nie było napisane... Nie było ilu, nie? Grup jest. Właśnie, to jest problem. Na pewno musi wylądować. Dobra, to zrobimy tak, że dwóch wyląduje. Ochotnicy jacyś? Ja mogę lądować. Ja też. No to Psycho Mal lądujecie, ja z Viperem zrobimy gdzieś tam osłonę. Postarając się nie spadać.
Najwyżej później, jakbyście zobaczyli tam więcej grup, to no, będziemy lądować wejdą, my kolejni. Będziemy kombinować, nie? Co? Jak wszyscy nie wejdą, to będziemy planować dalej, co robimy, nie? Tak. Tu będziemy musieli za tym lasem odbić w lewo chwilę. Że to jak tylko się pojawi jakaś przełęcz, to pójdę w lewo. Lag był, coś się mogło odpalić. Poszła flara u mnie? Tak. Ja nie miałem laga. U mnie? Poszła, tak. Słyszałem. Tu w lewo idę, nie? Jak teraz będą jakieś druty, to biorę je dołem. Ażeż kurwa, niefortunę. Te dymy z tych kominów to tak w niektórych momentach widać, jakby to już poszło. Jak rakiety, nie? No, to samo mam. Hyperreactive. Coś tam lata w powietrzu. Gdzie? Panowie, czy uważacie, że mogę się zrespawnować w tym momencie, czy niekoniecznie? Tak, bo to była awaria sprzętu. Tak. Dobra, to odpalam. Ale zgłoś, Marszalerowi tam się zgłoś, nie? Barus, tak? Dowodził tam. Obojętnym. Jakiemukolwiek marszalowi. Dobra, uwaga, jesteśmy blisko, panowie, bo już widzę tam zielono-czerwone strugi lecą w to coś, co przed chwilą się parowało. Nie wiem, czy to nasze, czy wrogie, ale fokus. Bo znowu kurwa stary, rakieta w powietrzu. Znowu napierdalają coś. No, Bigfoot UZ1. UZ1, go ahead. Potwierdź mi, że wszystkie radarowe, jakiekolwiek przeciwlotnicze rzeczy są zniszczone, bo właśnie widziałem, jak poszła rakieta w powietrze i zestrzeliła coś. Nie mamy informacji o źródłach promieniowania z ziemi w tamtym rejonie, niemniej na od was 317, 5 mil, nisko przy ziemi, nasze hornety kręcą się z Mi-24, także uważajcie tam. Aha. Przyjął. Z tamtego kierunku właśnie poszedł w górę jakaś rakieta i zestrzeliła coś. Chyba jakiś samolot trzeba tutaj. Uwaga, druty następne. W takim razie Uzi, Bigfoot, Farb. Brat 339, 1,5 mili od ciebie. Sugestia, żeby tam w okolicach tego farma przeczekać, aż tymi 24 ściągną. Kurde, nie widzę tych drutów. Tylko, że. No dobra, to mamy zawrócić, rozumiem, tak? Bo my już dolatujemy w rejon podjęcia naszych ludzików. Rozumiem, że mamy zawrócić, bo my już jesteśmy praktycznie nad rejonem działania. Tak, róbcie holda, Bigfoot. Dobra, w lewo idziemy i zawracamy. Ale on to mówił coś, że mila od nas jest jakiś. Roger. Zawracamy. Uwaga na z prawej strony, żeby nam rakiety nie poszły. Nie, to są nasze jednostki. Druty przed nami, do góry idę lekko. Tam może to nasi walą. To właśnie... nasi walą. No ale ja nie wiem co wali, bo widziałem horneta, którego goniła rakieta z ziemi, więc... A to ty widziałeś horneta na pewno. Tak, widziałem horneta, bo szedł nisko nad ziemią. Bigfoot. Jak pan widzi? Na pewno te też. Tak, ale tutaj. Teraz pizgają do. Tam jest Mi-24 na naszej trzeciej w tej chwili. Nisko nad ziemią. Tam co wali do niego, to nasze wali. Nie, nakazujemy teraz cele. Także lecimy na razie tutaj w tym kierunku, gdzieś oddalając się i kontrolujemy. Jest Mi-24, teraz pizgają do niego nasze jednostki. Oj, chyba mu się kurwa nie udało. Mi-24? Mi-24. Riperinio poszedł w dół. Pytanie, czy się chował, jeszcze pizgają do niego. A nie, jest dym. Chyba spadł. Dobra, będzie bezpiecznie, to wrócimy, kurde. O. Wracamy w stronę Dantego na razie. Dantego już nie ma. No wiem, no ale to tam w stronę, gdzie Dante był, do tego farbu naszego całego. Tak, chyba miałeś gęsiego lecić, a nie prawe spadł. To już jest taki odruch mięśniowy. Moglibyśmy 230 podjąć tych pieprzonych tych, kurwa, Shinooka. Moglibyśmy. To najpierw mamy tam ludzi, kurwa. No tak, ale no, jak tam nie podlecimy na tą chwilę, to możemy... Bo ten dym stawiam, co jest na naszej pierwszej teraz, to jest ten Shinook. To dawaj, na farpa ich wysadzimy, nie? Uzi 1 Bigfoot. Oczekuj. O. Gorąco w gaciach.
Oczekuj. No, oczekuję. Zgubiłem się trochę, powiem szczerze. Nie już dupa od siedzenia boli. Mnie też, co ci mam powiedzieć. Lecę na razie w stronę tego dymu w razie co. Ktoś dmucha mikrofon? Dante. Okej. Startujesz się jeszcze raz, tak? Tak. Dobra. No to na tego farpa od razu się kieruj, nie? Okej. A co, działają ci teraz gogle? Tak. Jest to takim rozwiązaniem problemu, jak się zawiesi kamera, bo ty nie wiem, masz, co ty masz tam? Okulusy, tak? Aha. Ja na przykład mam to Windows Mixed Reality i robię po prostu setup na... jeszcze raz robię na setup statyczny, nie? Czyli jakbym siedział przed kompem bez jakichś tam tych obramówek. I wtedy mi się resetuje te kamery i znowu działa, nie? Gdzieś tam. Według obrazu satelitarnego to wracamy na farb. Tak. Tylko, dobra, ja... Mówcie mi, jakbym robił jakieś dziwne manewry, ja będę na mapie, będę wyznaczał sobie tego... linijkę z tamtego punktu, skąd mieliśmy podebrać naszych do 230. 200... 230 to jest tam na wybrzeżu. To jest za nami, po prawej. To nie tam, gdzie jest dym. Nie, czyli tam dym teraz... Lecimy w lewo. Co? Tam przed nami jest fart. Ten dym to jest fart nasz gdzieś w tym rejonie. Ten dym czarny? No nie, tak. Nasz fart jest po naszej lewej stronie na godzinie teraz 9:30 i tam właśnie skręcam. Idę w lewo. Ten Chinook jest 230 od tego, czyli on jest tam gdzieś na wybrzeżu, na naszej trzeciej mniej więcej teraz godzinie, nawet bardziej bym powiedział naszej godzinie piątej. No to próbujemy do Chinooka czy do farbu? Kurwa, no nie wiem jakie niespodzianki nas czekają tam, jak skoro spadł Chinook to może być, wiesz, śmiesznie, nie? Na razie polecimy do farbu, poczekamy na wielką stopę jego decyzję i będziemy wtedy najpierw podejmować żołnierzy, a ewakuacja, a potem dopiero. Dobrze, Dante będzie miał czas, żeby do nas... No, ze spokojem. No ale to na pewno były manpady, nie? Uzi, 1-1, Bigfoot. Go ahead. Uzi, 1-1, kontynuujcie swoje strony lotu. Czysto. Przyjął, no to wykonujemy misję dalej, wracamy po naszych żołnierzy. Bigfoot. No to lecimy w lewo z powrotem, kierunek 340. Wilko. Właśnie widziałem manpada, który prawie zestrzelił nasz samolot i leci rakieta. Widzę druty. No mam nadzieję, że to są nasze, które strzelają do wrogich. No chociaż nie, to wtedy by nim nie powiedział clear, nie? Dobra, chłopaki, oczy do głowy, jak będziemy tam znowu w tym rejonie, nie? Nisko między drzewami, w razie co krzyczeć break w którą stronę, żeby wszyscy wiedzieli skąd leci rakieta. Ale ktoś nie wiem czy sflarował? Lea ta sflarował, bo leci dalej rakieta. Ale fajnie ją widać tam. No dobrze, fajna misja, podoba mi się, gorąca strefa. LZ Scott. Się uaktywniły nasze jednostki chyba, albo coś spuściło na nasze jednostki jakieś kasetówy, bo się zaczęło robić tam nagle kolorowo. Kurwa, ten HDF jebany mi wyjdzie. Mam tam sobie piko, ale nie zwracam na niego uwagi. Ja pomyślałem, że nie miałem ustawionego, miałem nie do końca ustawionego i był szum tylko cały czas. Aha.
serce piko. No troszeczkę nie w klimacie, bo dowódca nasz. Cicho. Tam tarararam. Lepiej, ale... Po drodze będą druty jedne, jak dobrze pamiętam, nie? Chyba nie raz. No. Już całkiem niedaleko są. Widzę je właśnie. Fajnie, że ta rzeczka taką mgłę daje dookoła siebie. Mimo tego, że jest taka malusia. Niebieski dym, nie? Niebieski kwiat i kolce. Wysokość lotu wedle uznania, tak żeby nie pospadać i żeby nie pozahaczać drzewa ani ziemi, nie? Tym bardziej drutów. Uwaga, tu będą niskie druty przed nami. Kolejowe, trochę podnoszę do góry. A to na drogę, z latarnią, myślałem tu kolejowo. Gdzie wy teraz lecicie? Teraz są kolejowe. Teraz lecimy 340 od farpu. Dolatujemy mniej więcej jakieś 2 mile od strefy działań. Tak. Lecimy ku chwale ojczyzny. Chyba pomysły skończyłem, muszę iść górą. Nie chcę ryzykować dołem. A ja tak bym musiał zbić nie, do drzewa. Nie, to się no. Na górę wychodzicie? Tak, wychodzę nad druty. O kurwa, płonące pojazdy nie wróżą nic dobrego. Dajcie kurwa ten niebieski dym. Widzę chyba nasze jednostki przed nami są. Czyli za tym lasem teoretycznie już powinien być ten dym, nie? Uwaga, to kolejne wysokie druty. Przed samym lasem. Dodge 1-1, Bigfoot, podaj status. Tak, mijam nasze osy. Dodge 1-1, cały czas angażujemy cele we wiosce, po drugiej stronie tego, naszej sił. Kurwa mać, ty. Przyjął Dodge 1-1, Bigfoot. Pod wami w tym momencie będzie dotrwał w strefę UZ-1, uważajcie na nich. Właśnie kurwa, widziałem jak coś wybuchło. Proszę. Na mojej... 11, gdzie tam właśnie musimy lecieć. Dobrze. No teraz... chciałeś chociaż i to masz. Pytanie, gdzie jest ta strefa naszych żołnierzy, żebyśmy za chwilę, wiesz, nie wlecieli na ruskich, nie? W lewo teoretycznie, nie? Powinniśmy iść. Ktoś mówił, że... Baga druty niskie? To chyba już nam podało tą lokalizację. Ło, mój strzelec sił aktywnie do przodu. Skręcam w lewo wzdłuż torów. Tak! Ostrzał! Break left, break left! Idę nisko. Ty, on tutaj też ładuje przede mnie, kurwa. My jesteśmy nad ruskimi jednostkami. Ty moje chujki nie strzelają, kurwa. Dolają. Dolają, strzelają. Ty, my jesteśmy nad wrogimi jednostkami w tej chwili, chłopaki.
Oni już tu dojechali tej. Uwaga, wysokie druty przede mną. Nie wleczcie sobie w ten, nie? W siekankę. Kurwa. O fuck. Kurwa mi przycina teraz. Kurwa, o matko, ale się zrobiło śmiesznie teraz. Nie widzę. Normalnie mogą cię wyprzedzić. Nie widzę dymu, nie widzę dymu. Zapytaj kurwa. Zapytaj. Bigfoot, UZI 1. Zawracam w lewo. Oczekuj. O kurwa, druty. No, nie mam jak oczekiwać. Idę w lewo w razie co. A, widzę. Malek, jestem po lewej, na dziewiątej twojej. Kręcam w lewo. Tak, uważaj na mnie, bo na dziewiątej twojej. Dobra, to nie skręcam. Idę tu między drzewami w psycho. Widzę, widzę. Idę w lewo, ale masz miejsce jakby za psycho w razie czego. Kurwa, nie widzę cię. Uwaga, tu będą druty kolejowe nisko między tymi drzewami. Blisko było. Widzę cię. Dobra. Idę w dół, idę w dół. Dobra, widziałem cię, odbiłem w prawo. Było gorąco, kurwa. No było ciepło, nawet powiem wam, nawet ja poczułem jak zerwało troszeczkę mi tych FPS-ów. Idę pod drutami tutaj w Sajon. Ostatni, tak? Nie, jestem po twojej, na twojej trzeciej, na drzewie. A dobra, widzę, I see. Co to są za rozbitki? Są hamery, nie? Nasze. Niebieski dym. No i właśnie nie widzę nic, żadnego dymu. Widziałem cię, ale teraz już nie widzę. Chodzę pod drutem. Dobra, tu jest nasza pelotka. To co, kręcimy w lewo znowu? Tak, tylko chcę tutaj wyjść, wiesz co, przelecieć nad tymi jednostkami i zobaczyć, czy czasem tutaj gdzieś nie ma tego pierdolnika, w który mieliśmy wlecieć. Tu są same jakieś nasze strajkery, lawy i te inne pierdoły pancerne, więc na razie sobie możemy tędy przelecieć. Jak stoicie z uzbrojeniem? Ja mam już tylko 67%. Ja mam 66, 70 i 100% na prawym strzelcu. 86 sprawy. A ja podobnie jak Wojtek. Czekaj, tu jest jakiś ten. To nie będzie ta strefa? Uzi, nadawaj, powołałeś Bigfoot. Powiedz mi, w relacji do naszego miejsca podjęcia żołnierzy, jak teraz jesteśmy? Czy to jest to miejsce, w którym właśnie teraz przelatujemy, czy musimy gdzieś indziej podlecieć? To żołnierze. Oczekuj, trudne pytanie. Dobra, widzę, że tu są żołnierze, jak coś zgrupowani, więc stawiam, że to tu. Ta była jakaś grupa. Tak, Psycho, Mal, widzieliście obydwoje? Tak, jak widział, to ja będę za nim lecieć. Dobra, masz takie namioty, co? Jeden radar? Tutaj tak, takie, tak, zgrupowanie, namioty, jakieś siatka maskująca i tam kupa żołnierzy stała w grupie. Uwaga, druty tutaj są blisko. Czekaj, ja reset zrobię. Ale żeśmy tam wlecieli, kurwa. No, chyba dobrze. Trochę za głęboko. Odrobinkę. Ale tam przynajmniej sobie postrzelali. Chyba rozrywka. Druty, uwaga, przede mną, to... Czekaj, ja tutaj podchodzę, wiesz, do tak, tego. Tak, 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 tak. To ty sobie z Psycho, z Malem sobie podchodźcie, ja zabezpieczam z tym swajperem w razie co. Po lewej stronie. Na dziewiątej. Nasz konwój tutaj dojeżdża. Jest grupka. Zobacz po prostu, czy ich się da podjąć. Uzi, mogę wam podać kortę? GPS? Nic to mi nie da, bo nie mam GPS-a, ale wiesz co, znaleźliśmy grupę żołnierzy między naszymi jednostkami. Lądujemy, sprawdzamy, czy to pasowałoby do tego, gdzie teoretycznie powinniśmy być. To jeszcze raz. Uzi 1, Bigfoot, przygotuj kartkę, długopis, podam grid. Daj mi sekundę. Dobra, ja się włączam na autopilota. Dobra. To sprawdź. Ready to copy. Dobra. UZI 1 w takim razie. GH 21137 24047. I co? Nie wiem, czy to ci coś da, no to jest generalnie sektor GH. Poczekaj, bo zrób. 211. Zbiera oczek. Poczekaj, ranni, a tu mamy rannych ewakuować, tak? Tak. No to ranni UZI 1 do 2. Dobra, UZI 1, Bigfoot, mamy ich. To jest to miejsce. Przyjął. Dobra, moi siadają. Każdy ma oddzielnie, wiesz, jest UZI 1, UZI 2, UZI 3. Dobra, to siadam.
To na razie wy w dwójkę siadajcie, my osłaniamy z Viperem, a o, rakieta pojechała, ale wyleci gdzieś w górę w samoloty. A potem my sobie z Viperem siedzimy i na końcu jak już dąży, to lecie w latę, co się będzie, nie? Dobra, też kolejka zrobię, dobra? Ej, wolno Bigfoot UZ1. Go ahead, UZ1. Wolno lecący bodajże samolot lub śmigłowiec mniej więcej w rejonie nad naszymi jednostkami. Powiedz mi coś naszego czy wrogie? Prawdopodobnie to 314. Przyjazny. Przyjął. Do których mam pobierać? 1-3? Którychkolwiek. No do jeden... Nie, pobierz na razie swoich 1-4, nie? 1-4, dobra. Jak ktoś tam u was jest w powietrzu, może zaflarować? Tak, flaruje. Viper też flaruje. Widzę twoje flary, dobra. Dwie osoby zaflarowały chyba, tak? To jest tutaj, to jest miejsce przyziemienia, tak, i podjęcia. Dalej, no. Tylko uważaj na druty, w okolicy jest ich sporo. UZ1, Bigfoot, nie wiem, czy ci pomoże. Miejsce podjęcia. Powiedzmy, że mamy. Wiesz co, mamy już, Bigfoot, mamy już. Dobra, przyjadę. Może chciał powiedzieć o tych drugim śmigłowcu. Nie, no to 230 stąd, nie, to akurat nie jest trudne. Dobra, to ja startuję, uwaga. Uważaj, no. Mieście. My przed wami teoretycznie powinniśmy być teraz na 12, czyli... Nie, bo my naprzeciwko siebie, wiesz, stoimy. Aha, tak. No to dobra, to nie wiem, który jesteś, to nie będę ci mówił, ale widzisz nas. Na mojej trzeciej jesteś. Ja jestem ten śledzący, drugi. Ja przelatuję nad tym mostkiem, nad czterema jakimiś... Dobra, jestem, mogę startować? Wszyscy podebrali? Okej, ja wystartuję i wystartujesz. Toż jeden, Bigfoot, jaki jest wasz status? KIA. Dobra, teraz czekam na was, aż mnie obkrążycie. Wave off. Toż jeden, Bigfoot, jaki jest wasz status? Cały czas angażujemy cele, jeszcze mamy tu jedną siłkę. O, to miło z tej strony. O, przyjął, próbuj się na szóstej, który tego, co wystartował, jestem. Na mojej szóstej. Ja jestem na waszej szóstej. Rakieta poszła za ostatnie. Tak, siłka angażuje tego, Dodge'a. Zwalniam. Dobrze. Dobra, to teraz ja jestem pierwszy, co wyzwalił. Mówi Bigfoot, informacyjnie, bo udało się to pomierzyć. Od waszej aktualnej pozycji kierunek 2944 mil. Masz flarę. Dobra, widzę. Wszyscy są w powietrzu. Viper, jestem z twojej prawej, niżej. To nie było do ciebie? Komunikat? 4 mil od naszej pozycji? Czy to był komunikat do UZ1? Tak, potwierdzam. A to było a propos strąconego odcinka, czy czego? A propos waszego punktu... Tego najbardziej wysuniętego punktu na północ. Na naszej linii frontu. Ewa Point. Dobra, okej. Okay, to wiem, o co chodzi. Świetnie. Jeszcze po drodze, tutaj po podjęciu tych rannych, mamy 230 kierunek stąd. O 9 mil strąconego Chinooka. Tam też podlecimy. Przejął. Tylko co, czekamy na tego, aż posadzi? Tak. Tylko, że on twierdzi, że my jesteśmy 4 mil od naszego punktu podjęcia. A od farpu. Nie od punktu podjęcia, tylko od iwaka. Czyli od tego, gdzie mamy ich wysadzić. To by się zgadzało, nie? Dobra, Viper, siadaj. Podejmuj tam, ze spokojem sobie tych ludzików. A Dante nie podejmuje? Tak miało być. Dante też. Jeżeli już tu jest, to niech siada. A ty bierzesz tych, co się rozbili? No, jeżeli to tutaj wszystkich zabierzecie, to tak. Bo nie widzę, ile tam jeszcze tych ludzi jest, ale widzę sporą grupkę tam. To chyba możecie mnie powyprzedzać, kto tam prowadzi? Ale nie mogę dzwonić, co się dzieje. Ty Viper siadasz teraz, tak? No, będę próbował. A ty ze spokojem. Viper, kierunek wiatru jakieś 30 będzie. 30 kierunek wiatru mniej więcej. Podchodzę od południa, panowie. Przyjął. To nad jakimś mostkiem nad rzeczką. Czyli tam górą kręci kurna mal, tak? Puszcz larę. Tak, ty jesteś przed malem, Psycho. Ja jestem za tobą, Psycho. No właśnie, ja myślałem, że lecę za tobą, a to był... Nie, ja jestem śledzący, cały czas ubezpieczam.
To jest przede mną. Dobra, visual na Dantego. Dante, widzisz, gdzie ląduje Viper? Nie. Na twojej godzinie trzeciej prawie teraz. Nisko. Do... Dobrze, jeden tak, na lewo, na lewo. Jaki jest wasz playtime? Na dziewiątej chyba. Sorry, na dziewiątej, kurwa, sorry, bo ja patrzę. Właśnie po tym, po przezbrojeniu wróciła dwójka. Trójka wystrzelona, czwórka poszła na lotnisko, awaria silnika. Ja mam jeszcze paliwa mi starczy gdzieś tam więcej 10 minut lotu. Ale się zgrzałem. A, bo wiatraka nie włączyłem. A jest tu jakiś dymek albo coś? Nie ma właśnie dymku, musieliśmy szukać kurwa sobie na omacku. Mówię, chodź na Bigfoot. Go ahead, Bigfoot. Chodź, Bigfoot, ile czasu potrzebujecie, żeby podebrać wszystkich i wrócić na południe? Przynajmniej do tego punktu, gdzie obecnie jesteście. Dante, biorę grupę 1-1. Daj nam 3 minuty. Mamy jeszcze dwie grupy do podjęcia, właśnie lądują nasze śmigłowce, żeby je podjąć, a potem udajemy się w kierunku tego Chinooka. To trochę więcej jak 3 minuty. Znaczy, no on stąd pytał, nie? A co tam masz, że pytasz? A, próbuję wam wspomnieć ochronę. Kontynuujcie. Roger. No to tutaj 3 minuty nam zajmie, plus 4 na dolot do Chinooka, 2 na podjęcie. No to w sumie do 12-15 minut powinniśmy się wyrobić już z odlotem ze strefy. Ten kościół mi się przejął. Zawiesił ci się? No nie wiem, na ziemi mam 70 węgli. O kurde, nie wierzę, że był taki wiatr, coś musiał się spartolić. No, mam ci to. Viper po twojej prawej, tam będę siadał przy tej trójce żołnierzy. To ty psycho jest? To będzie ostatnia grupa, nie? Viper? Tak, tak. Przyjął, dobra. Rakieta znowu poszła. Patrz tylko, czy leci. Uzi i Bigfoot do 9:35 zapewniamy kap, czyli przed 9:35 powinniście się zwinąć i wycofać na południe, jak przyjął. Przyjął, 9:35 jako graniczne. Widzę, że tam ładuje siłka do naszych w tej chwili. Bigfoot, Dodge 1-4 zgłasza awaryjne lądowanie w scenariuszu. Panowie, po podjęciu 230 będziecie od razu kierować się, nie? Znaczy, no 0:30 jest kierunek wiatru, teoretycznie był przynajmniej jeszcze chwilę temu. To tak sobie wystartujecie i po starcie z 230 będziemy lecieć wszyscy. A ja w menu Airborne Troops nic nie mam. Nie mam. Dobra, to ja wyląduję. Dante, weź... Ja się jeszcze przestawię się troszeczkę inaczej. No ja tak czy tak wyląduję, bo jeszcze dwa są nasze śmigłowce. Może właśnie dlatego. Nie weźmy się, bo wziąłeś śmigłowiec jeszcze raz. To chyba, że dlatego. Dodge, Bigfoot, głoś. Ja podchodzę. W takim razie jak nie wezmę, tak? Dobra, to ja podchodzę. Go ahead. Dodge, Bigfoot, do 9:35 wiszą nad wami kapy. Także przed 9:35 wycofajcie na południe. Proszę. A ja też mam tak Viper w tej chwili, że mam 70 węzłów, to nie wiem, czy to wiatr tak powoduje, czy co. Mówi, że śmigło rozwalone na ten. Ale mijam cię po lewej stronie. Ja mam 120, kurde. Ja też. Przyziemiam, uwaga. Dobrze. Jeden. Psycho za nim jeszcze idziesz, tak? Tak. Jedynka na ziemi, sprawdzam. Ale ja mam. Boli. Dobra, podejmuję ich. Ranni Uzi 1, wsiadać, chamy. Idą. Bo ciekawe, czy zabierzemy jeszcze kurwa tamtych teraz. Dante będzie mógł pewnie wziąć ich. A możemy się czasem nie wyrobić. Dobra, 230 wyznaczam. Ale to jest zasłona tylko na ten. 230 będziemy sobie lecieć, panowie, nie? Viper, startuj. Pierwszy. Wracamy do parku, czy... Nie, 230 lecimy po Chinooka. No czekaj, sobie przestałem 230. To my już lecimy w tamtym kierunku, mamy. Tak? Możecie już lecieć nawet. Dobra, widzę ostatniego, podnoszę się. No, jak podniesiesz to w lewo, nie? Ale bądźcie tylko gotów na jakiś odskok, gdyby nie zapanował nad maszyną. Dobra. Tu jest dosyć dziwne. Daj, chorób nam. Wyszedłem chyba. Idę za tobą.
No dobra, to tam zwolnić do 80, żeby nas potem, wiesz, podchodzić. Tak, no ale to zwolnij do 80, jak to wiadomo, jak ta prędkość jest. Idźcie już na to 230, nie? Ja będę wyprzedzał wszystkich i z waszej lewej strony będę się ustawiał, nie? Teraz tak, Dante, masz pozycyjne włączone. Druty. Dobra, jest, zgasły. Dobra, jestem za ostatnim. Ja jestem po waszej lewej, lećcie gęsiego, tak lecicie na razie i tyle. Będzie trzeba, to będziemy robić. Dobra, fast landing i tyle. 230, tak, masz dobry kierunek. Mniej więcej, dobra. Ja przegnę mu trochę pałę na chwilę. Was powymijać. Psycho, wchodzę na twoją lewą w tej chwili. Dobra. Mal, daj trochę w prawo, bo teraz masz 220, tam 221 nawet. 210. Na twojej dziewiątej w tej chwili, Psycho. No, czy mój dymek nie odpalił? A może odpalił, wiesz, jak dostali sygnał, nie? Tylko, że po prostu czas minął. Dobrze jest, dobry kierunek. Idę nisko. Zgłaszałeś może, czy tam lecimy jeszcze, tak? Tak, zgłaszałem mu, powiedział, że do wpół do mamy osłonę, potem musimy spierdzielać, nie? Gdzieś tam już powoli. Oczywiście radio będzie szwankować, jeżeli nie zdążymy podjąć naszych. Oni powinni być 8 mil teoretycznie od miejsca tego skąd teraz wylecieliśmy. Malu, powoli zbliżam się do twojej lewej. Na twojej lewej. Biżuła. Zwalnia. Chyba popsuł jedną rzecz. Co tam? Na twojego? Ogrzewanie pilota. Mówisz, że to przez to? No jak wszystkim to szwankuje, jest to włączone u wszystkich i... Nie, ale działa teraz dobrze. Zobaczmy. Wcześniej miałem 120, ale to w kręgu może coś tam... Chyba, że taki wiatr się zrobił, ale nie czuć tego wiatru aż tak, nie? Tak, o tym nie wyprzedzasz i wchodzisz na swoją pozycję? Na razie nie mogę się dogonić, kurde. On gdzieś mówił, że widział ten śmigłowiec, ale kurde, gdzie ten śmigłowiec widział rozbity? Gęsty las. A ten dymek tam... Ten dymek teraz na naszej 10 i 11. Dobra, dogoniłem cię. No właśnie, to nie jest to z tego, co widziałem, bo to jest gdzieś na wybrzeżu, wiesz? Te 8 mil na tym, prawie przy jakiejś takiej małej miejscowości na wybrzeżu. No, teraz dobrze lecimy. Gęsiego lecimy? Na razie tak. Powinno być trochę bardziej na naszą prawą, więc tak też na 240 odbiję i tak będę sobie leciał. I za chwilę jakieś 3 mile, maksymalnie 4 mamy to przed sobą, za tym lasem, więc... Nawet wychodzi na to, że gdzieś w rejonie tego gęstego lasu będzie. Albo na samym wybrzeżu, na samym skraju lasu. Jedno z dwóch. Zaraz zobaczymy. Nie znajdziemy tu, najwyżej będziemy się wycofywać. Jeszcze mamy 2 minuty. Jest nas 5, możemy się trochę rozejść i poszukać tutaj, nie? W strefie. Tak. Pogubimy. Tylko czekaj, najpierw podlećmy trochę bliżej, nie? Zobaczymy, co tutaj, czy jakąś polanę tutaj za chwilę nam w środku lasu wybrali do lądowania, czy co? No teoretycznie to jest tu. Tylko właśnie, czy to jest w tym rejonie. Crash site, kurwa, czy oni po prostu czekają tam, kurwa? Nie, no crash site powinien być. Powinien być crash site. No, ale teraz powinien... lecimy trochę w złym kierunku. Czemu? Niosło nas trochę w prawo. 250? No teraz tak. Idę w lewo wzdłuż wybrzeża. Dodge 1-1, Uzi, Bigfoot. Informacyjnie KP kończą za 5 minut. Sugerowane RTB.
przyjął, rozejrzymy się jeszcze w rejonie. Roger, Dodge 1. Bo zapytaj, czy może ma jakieś informacje na temat miejsca tego... A Bigfoot, masz informacje na temat tego crash site'u, tego Chinooka? Stąpaj. Przyjął, czekam. Bo on teoretycznie tutaj powinno być, nie? Teoretycznie, jeżeli to... Ale kurwa, to wygląda jakby to był ten dym tam z przodu. No to mówię. O tym dymie, no tak. Bo to nic nie ma, go. Ja stawiam, że to jest ten dym, go. To podlecimy tam najwyżej do tego dymu po drodze. No bo to raczej gdzieś w środku lasu by go nie przyknął. No tak kurde, no... Widzisz, no 230 od tego miejsca, skąd podejmowaliśmy tych naszych rannych, nie? To trochę nie w tą stronę. No nie, no 230, no to jest w tą stronę jak najbardziej. W stronę tak, wybrzeża. Ale nie w stronę dymu, kurwa. No a nie, właśnie no, nie w stronę dymu. Ale tu nic nie było po drodze. Tu nic nie było, no. Tylko żeby mogły te chujki znowu, wiesz, coś nie, wiesz, nie oznakować, kurwa. Gdzie jest ten pieprzony most? Jak oni stały tak jak tamte cwale gdzieś w lesie, kurwa, tych w życiu nie znajdziesz. No. Zobaczmy ten dym, jak nie, no to spadamy i tyle. No to byłoby dobre, żeby to był właśnie ten dym, jako crash site, tak? No ja tak stawiam. No pasowałoby, bo tak kurde się pojawiło gdzieś tam w tym czasie mniej więcej. Tym to mieli te informacje. Łódzy Bigfoot, w którym mojej pamięci miał być ten Chinook, wiecie coś? Wiesz co, Chinook, mieliśmy podaną informację, że 230 od naszego waypointu trzeciego, czyli od miejsca podjęcia naszych rannych, 238 mil. Standby. Tylko 8 mil to nie jest taki kurwa hektar. No nie. No dlatego mówię, do wybrzeża, nie? 8 mil to było do wybrzeża, prawie. Kurwa, już mi się leje z... Mi też, ale włączyłem wiatr. Uzi, Bigfoot, w takim razie spróbujcie 3, 4, 9, 4 mile. 3, 4, 9, 4 mile? To jest za nami. Stamtąd przylecieliśmy, tam nic nie było. Wiesz co, teraz mamy przed sobą na 140, jakieś 3 mile, może 4 od nas dym widoczny czarny. Spróbujemy to sprawdzić najpierw. Ale może by tamte poleciał. Gdzie? Samego go tam chcesz puścić? No przecież stamtąd przyleciliśmy. 349 to jest tam skąd właśnie... Ale mogliśmy za wcześnie zawinąć, wiesz... Za wcześnie zawinąć to było ciut dalej jeszcze. 349 to nie jest za nami. Gdzie? Trochę bardziej w lewo za nami. 34... No tak... To daj mi kogoś do osłony, polecam. No to mal, leć. Wybrałem cię na ochotnika. Ja no dobra, no to lecę. Odchodzę. Widzę ogień, widzę ogień na tym dymie. Dobra, w razie co damy wam znać, bo na razie widzę ogień tam w tym miejscu, gdzie jest dym. W razie czego się spotkamy w tym dymie, nie? Tak, w razie co na dym będziecie się kierować. Idę gdzieś tam trochę niżej, Viper. No, zwolnijcie tam od czoła. Zwalniam. Daję rady, widzę odchodzącą dwójkę. Good luck, guys. Bo... Tamte ty mnie widzisz, tak? Tak, jestem za tobą, na szóstej. Good luck. Good luck, good luck. Good fuck. Pożegnajmy, Clara. A skąd mam wiedzieć, że minęło 4 mile? Bo... Możesz policzyć czas. Łódź Bigfoot, macie? Chinooka? Czekaj, w dolocie do dymu moja dwójka innych chłopaków z lotu poleciała sprawdzić kierunek, który podałeś. Także za jakieś 2 minuty damy ci odpowiedź. Przyjął, mogę pan tam wysyłać o 10 z termo, jakbyście chcieli. Dam ci znać za chwilkę, tylko podlecimy bliżej tego dymu. Może to być ten crash site. Bigfoot. Dodge 1-1, ktoś tam Bigfoot? Zgłasza, Dodge 1-1. Dodge 1-1, potwierdź, macie cleara? Repeat. Macie poda z clearem? Z termowizją? Tak. No raczej tak. I Dodge 1-1, to już robicie pochód teraz, tak? Dodatkowe wentylacje. Nie, na razie jeszcze strzelamy. No okej, okay, tylko kapy wam się już zwijają, także no własna odpowiedzialność. Dobrze, Roger, zaraz się będziemy zwijać. Na
dalej, kurwa. Wiatr. No nie, zło gnicho tam. No, takie całkiem spore, nie? Ale trochę... No, Dodge 1-2, skłoś tam piko. Zauważyłem, ale nie dużo. Okej, to będziemy tylko mieli półko do zrobienia. Ale tu cały czas las jest, kurwa. No właśnie. Za ten las tylko wyjrzyjcie kawałek, jak nic nie zobaczycie, zawijajcie. Zgłaszam się. Bo już nie wiecie na skraj lasu. Dodge 1-2, widzicie w holdzie? Tak, ale no generalnie mam jakieś problemy tutaj z... Ogólnie chyba sam ze sobą, nie mogę tutaj dojść do porozumienia z samolotem. Spróbuję ogarnąć. Nie mogę, teraz się rozbiję. Kurwa, ja mam problem z alkoholem. Dobra, jest, wiecie co? Dante, Mal, wracajcie. Kręcę w lewo. Crash site, tak. Okay, 230, ale to było od farpo, nie od miejsca podjęcia naszych tych. Słuchaj, to dlaczego to chodziło? Nic nie zdradza. Pisz do całej plan. Bigfoot, Uzi 1. Uzi 1, go ahead. Crash site inside, podejmujemy rozbitku. Copy that. Good job. Kurwa, czy ty też masz problem z lotem? Kurwa. No się dymi. No, pójdę w kręgiem w prawo, zobaczę najpierw co to jest. Idę wyżej w lewym kręgu. To jest śmieszna wyspa. Tam to jak sobie radzisz za mną? Jest płonący chinook jak ja pierdodlę. Dobra, ja tam wyląduję, chłopaki. Nie, zobaczę, pytam, co tam jest. Uwaga, idę w prawo, ten psycho. Nie no, 110 będziesz ma siadał? Pacę. Tak, będę siadał. To więcej nie musi lecieć. On nie jest 90. A, to masz pecha. To znaczy, że muszę zwolnić. Ty drugie tak, kufa kręcisz, nie wiem czemu. Mówiłem, zgłaszam lewą od. Ale dlaczego bliżej kręcisz? No bo powiedział, tak, bo jest słoną. Będziemy się mijać, kurwa, na kolizyjnym. No, Boże, pierwszy rozlot, toż... Siadam. Masz patrzałki super teraz, to niech mi wybaczy. Kurwa, no ale to bez sensu. Jestem potrzebne na miejscu. Widzę Majko płonącego chinooka i co? 7, embark, jest. Embarking, piloci. Rozumiem. Gdzie oni są? Pychamy. Nie no, 110 jest na pace. A on jest 90. Wsiedli? Ich nie widziałem nawet. Ale wsiedli? No nie widziałem ich właśnie fizycznie, widziałem, wiesz, komendę, no to im dałem komendę. A, bo ty masz gdzieś embark dwa razy, dobra, nie zrobię sprawdy. 7 embark. Embarking, piloci. Te lecą, kurwa. You can start embarking. Za mną lecą? Dwóch, kurwa, no. Gdzie? Czwórka, pokaż. A, są, trzech, dobra. Tutaj chłopoki się schowali, raz. Schowali się gdzieś pewnie pod krzokami. Tak, ta, byli w krzokach, no dosłownie. Dwa. Dawaj, tak, dawaj, nie szybciej, nie chłopie, nie. To jest wojna, nie wycieczka. Tajko, widzisz mnie? Co? Bo ja cię nie widzę. Widzę. Uwaga, spod chinooka odchodzę w kierunku 30. Krótkie kółka robię. A, dobra. Uzi One, Bigfoot. Go ahead. Trzech pilotów chinooka podjętych RTB na farpo NZ-u. A co jest za tobą? Bo jedynka z dwóch przychodzi. Tak, zróbcie jedna. Dobra, przyjął. My już jesteśmy niedaleko. Widzę cię. Prawie mi spali tymi farami. Wchodzę na razie jako trzeci, będę wyprzedzał na kółku. Dobra, to dziwne, bo w łuku, kurwa, pokazuje 130, a ja prawie stoję. No bo wiatr się zmienia, wiesz? Nie, no dobra, mi pokazuje 80, a Dante może 110. Ja miałem na ziemi 80, więc wiesz. Ty, ale Dante leci za mną, kolego. Ja lecę obok ciebie, Mal, lecę z prawej strony i lecimy. No ja mam teraz 100, no 115, jak mordę. A ja mam równe 90. Dobra, panowie, 230, czyli teraz będziemy musieli wrócić na 50, kierunek 50 stąd, żeby trafić na far. Jak daleko mniej więcej jesteście od tego domu? Dobra, wiesz co, nie ma sensu widzieć dzisiaj, na razie zawracam.
Boże, oni nas widzą, a ja ich nie widzę. Na waszej dziewiątej. Kurwa, na dziewiątej pierwszego. O. 130 miejsców stoi, to jest. Podchodzimy z kierunku 330. To ja 150 już zapierdolę. Dodge 1-1, Bigfoot. Zwijajcie, musimy czekać na was. Czym wolniej lecę, tym się pokazuje ten prędkość. Okej, okay, ostatnia bomba i RTB. Kurwa, to już 11. No. Znowu przeklinam. Normalnie przeklinaj. 8300. To dziwnie. Cały czas mam komunikat invalid fusing. Invalid fusing. Może się kurwa niepotrzebnie tego ogrzewania się włączało. Kurwa. Ale to od silników ogrzewanie włączałeś. Czy co myślisz, że pitota przepaliłeś? Jest... Ale na 8000 to za nisko? To jest pierwszy, to jest drugi, to jest trzeci. Jest. Flara to jest jedynka. Dobra, to ja kręcę jak... prawo za sprężynę. No może, może. Panowie, może. Heading 050 w tej chwili robimy i lecimy z powrotem na farpa. Ktoś się nie zderz ze mną, błagam cię. Na koki kurwa. Ostro tam. Ostro wszedł mal, nie? A lubię takich szalonych kowboi. Mogę na nasza docelowa. Dobra, jestem pierwszy, Flara. Dobra, przedaż mnie? Okej, to bolety będzie. To leci z prawej mojej strony. Ja, tak. Ja lecę. Dobra, to wchodzę za ciebie. Całkiem po prawej jest spring, tak? Ten co strzelił tak. Flarę. Dobra, to Dante wchodź. Viper, jestem po twojej prawej, wchodzę za Psycha. Dobra, puszczam. Ja spokojnie, zmieszczę się. Dobra. Bo ja jestem trzeci, tak? A, no to ty jeszcze mnie musisz wyprzelić. Tak. Przechodzę pomiędzy dwoma ostatnimi w tej chwili, po środku pod wami. Dobra. Zwolnić ja wam, czy tak prędkość mogę mieć taką? Nie, może być. Dobra. Czyli Dante, ty nie masz na pokładzie nikogo, bo ty nie byłeś w stanie podjąć, tak, nie? To ty wylądujesz na trawie. Cała oś, reszta na farpie, nie? Wyjąłem. Wyjął. Farp mogę nie trafić. No, ze spokojem, Viper. Wylądujesz obok farpy, też będzie dobrze, no kurde. A nie możemy ich zawieźć na Sanaki? Bezpośrednio? Chyba nie będą tyle na nas czekać, bo ważne. No, ale ja nie siadamy wiem. Gdzieś bliżej, kurwa. Tu na farpie siadamy i kończymy. To jest 11. No. Wystarczy, bo ja już mam całe mokrą farbę. No też mnie bolą plecy i w ogóle. No. Ale nie wiem, czy tak nie trzeba było po prostu. Nie o to mi chodzi, że chcemy się lepić jeszcze. Chyba nie. Tylko... Znaczy my mieliśmy czwarty waypoint i niby tu mieliśmy kończyć, tak z tego co z briefingu no, nie, czytałem. Ja usłyszałem, nie, tu comeback skończyć. Sanaki. Comeback Sanaki było. Nie. Tak. Nie ma. No bo w briefingu było napisane, że na ONZ-a odstawić ludzików i koniec, nie? Tak. Ja zrozumiałem, że comeback Sanaki, gdzie to słyszałem, ale dlatego tak... Ja myślę, że sobie wmówiłeś. No, ale sobie mówiłem, no. Ty zawsze chcesz comeback na Sanaki robić. Tak. Bo tam dużo lotnisko łatwiej wyrządzać. Kręcę się, próbowałem zniszczyć jeszcze dwa czołgi, ale nie trafiłem. No i przykro. Patrzę na was. Smutek. No po godzinę, jak to ładnie mamy już. Ci jeszcze na lotnisko, na lotniskowcu lądują, więc wiesz. Nie wiem, że trzymają dopiero. Na ile mamy? 20 mil? Ale tu musimy odstawić ich tak czy tak najpierw. Nie, nie nam kazali tu ich odstawić i czekać kurwa na wiesz, zestrzelonych pilotów w razie. No. No i tak Viper musisz tak, tu wylądować i tak musisz tu wylądować. No tak, ale tutaj mieliśmy czekać na pilotów, no. Komunikator ewentualnie tak. Wysłania, ale powrót mógłby na Sanaki. Ale żołnierze mieliśmy tu wysadzić. No tak, tak. Ale tu możemy również ich wysadzić i na Sanaki od razu. No ja spokojnie, jak będę widział, że jeszcze tam lądują. Co jest? Mal go kopnął. Odzyskałem. Kurwa, nie rób mi takich dźwięków, proszę. Mal go kopnął. Farb na 12.
zacząć. Tak. Która jest godzina? Tam noc nie jeździ chyba, nie? Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we have all the twilight last gleaming. All the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket red glare, the bomb bursting in air. Mogę iść dalej? Farb, godzina 11.30, będę z nadmiasta od razu podchodził. Moi drodzy widzowie, przepraszam za te efekty niespecjalne. Ale ciebie tak nikt nie ogląda. No właśnie, jacy widzowie, sam se lajkujesz swoje filmy tej. Zwalniam, żeby nie było, że nie powiedziałem. Dzisiaj wiesz. Tak? Tak, tak. Suba ci będzie. No dziękuję. Trójka resetrymu. Rip? Ale czemu poszedł? Damn! Ktoś tu nie słuchał. Głosiłem. Ktoś tu kurwa śpiewał to. Jak? Przecież specjalnie krzyczałem, że zwalniam. Idę do lądowania. Sorry, wyłączyłem się kurwa. No kurde. Smisiu, pysiu, teraz będzie śmiesznie. Lądujemy tak jak wcześniej, nie? W razie co. A czy ja ląduję na trawie? Ty na trawie, tak, tak, tak. To ja ląduję jako trzeci, czyli na lewym dolnym. Tak. Viper na prawym Viper dolnym. Na prawym dolnym. A dlaczego na prawo poszedłeś w ogóle? Uwaga, Dante, mijam cię z lewej strony. Okej, to ja wychodzę na zewnętrzny prawy w tym momencie. Na trawę. Co to tak kurwa zwolnił mocno? Ja zwolniłem przecież, bo kurwa poszedł kurwa nie z tej manki, co powinien. Kurwa, ja się rozbiję przez siebie. Jak nie. Kurwa, się rozbijesz? Zrób drogie przez... koło. Też miał nie przeklinać. Tego chama nauczymy kultury. Za dobry jestem. Disembark! Ten tryma wyresetować. Długa prosta do farpu. Dobra, się zmieszę tutaj obok na farpie, cichutko sobie. Uwaga, bo zaczną biegać po farpie, bo ich wysadziłem. Co mam dać? Gdzie jest mark? Tak, jestem park. Wyszli. No, dobrze, fix mają. Ty mnie jebać. Biegają mi. Dante, masz helipad wolny. Czemu oni nie biegają wokół śmigłowca? No i są upośledzeni albo w shell shock mają, ja nie wiem. Ale biegają wokół śmigłowca. No niedobre bo. Ty oni w ogóle po kabin nie biegają. Kto tak biegają do radę? Viper, ty już swoich wysadziłeś? Rozlądowałem. Tak? Ja nie widzę, żeby u ciebie biegali. Bo no dopiero wylądował. Teraz w tym momencie. Aha, bo to Dante stoi tutaj, dobra, okej. Okay. Radzę. Dobra, 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 dobra. Gdzie są? Nie strzeliłem, wiesz? No to decyzja, co robimy. Dobra, nawet tam nie gaście silników. Możemy lecimy na Senaki, to sobie polecimy jeszcze, nie? Lecimy na Senaki, dokładnie, tylko muszę wyznaczyć kierunek, czekaj. Tylko zgłoś, czy wiesz, czy jest czas, żeby tam ten, nie siedzieć potem. No. Bigfoot Uzi 1. 20 minut. Go ahead. Powiedz mi, mamy jeszcze czas, żeby dolecieć na Senaki z powrotem? Nasi tam jeszcze w powietrzu krążą? Lądują wszyscy, wiszą na marszalu, pewnie jeszcze jakieś 10 minut będą ci kręcić. To damy radę, nie? Damy. Dobra, to lecimy na Senaki w takim razie z farpu tutaj, na tego ONZ-u.
130 kierunek. Pivot. A jaką mam odległość? 30 mil. Tam 20 parę, no. A dobra, spoko. Tajko, ty z przodu po prawej jesteś. Tak. Idę na wprost. I pójdę zapalam. W prawym kręgu po prostu. Pozycję możecie zapalać. Już zapalam tego. Żeby tych chujków nie pozabijać teraz, kurwa. No właśnie dlatego tak dziwnie chciałem wystartować, żeby ich nie pozabijać. Ale jeden mi tu stoi kurwa na tylnie, nie mam szans, żeby ich nie... Dawaj. Proszę powoli, no dawaj, na jakiś koki. Trójeczka w powietrzu za tobą. Widzę was. Zapalam, lądujcie do głosania. Jesteście na prawie. Czwórka w powietrzu... Dobra, już nie. Jesteś w powietrzu jeszcze, Mal? A. Kurwa, ty nie wierzysz w ogóle we mnie. Nie. Ale wiesz co, Mal, cieszę się, że jesteś z nami. Też się cieszę. Bo twierdzili się ode mnie w tym momencie. Aaaa! Misiu, Pysiu, nie bądź taki! To zegary sprawdzić? Dante. Nie. Już nie musisz. Ja to im zaproponowałem, żeby mnie jako rezerwa do was wpisali, to kurwa widzisz, to chyba się nie załapałem jednak. A nie, bo ja głosowałem, żeby cię odrzucić, bo a, cię no nie to, lubię. A, no właśnie. Cicho, to miało być tajne głosowanie. Domyśliłem się właśnie teraz. No. Tak mi powietrzą. Ale po tym locie pomyślałem, że nie, potrzebny jesteś taki jak ty. Tak, zawsze, tak, zawsze można się z niego pośmiać. Nie no, głównie chodzi o to, że się zapomniał przypierdzielać do mnie o zegary. Nieprawda, bo już po prostu widziałem parę lotów, że nie spadasz z tego powodu, to się nie przypierdolam. Teraz się przypierdam do Mala, bo ostatnio przegrzał silnik. Oj tam, bo ja robię to, co mi tłumaczycie i to jest wasza wina, bo ja... No nieprawda, teraz... bo nie robisz tego, co ja ci tłumaczyłem, tylko ty potem dostajesz kociokwiku, jak wchodzisz do ognia. Kociokwiku, Mal, uważaj, minąłem cię prawej. Kociokwiku, Mal. Ale ty masz mnie nie minąć, tylko... Pędziłem się, tak? Nie mogę dokonać, dogoniłem. Dobra, master arm off. Nie, chłopaki niech sobie będą, wiesz. Znaczy, ja sobie master arma na to, bo prawie wcisnąłem spust od tego, od karabinu. Pan, ja mam tak zrobione, że nie nacisnę spustu, jak nie mam strzelać. Jak nie nacisnę spustu, to nie nacisnę. Dokładnie. Nie mam, nie trzymam palca w ogóle na spuście. To tak, wiesz, żołnierz zawodowy. O, a ja mam teraz tak? Aha, bo mam odblokowanego strzelca i pewnie dlatego. Nawet nie zawodowy żołnierz, tylko każdy strzelec profesjonalny palec na spust kładzie tylko wtedy, kiedy będzie strzelał. O, chyba się ześlizgnął z pigmenowi znowu palec. Nie, chciałem właśnie strzelić. Ale głupie, jak dam mojemu strzelcowi pokładowemu kontrolę ognia, to w razie W, jakbym ja coś zobaczył przed sobą, a on nie, to ja nie mogę przejąć. Bo nie pozwoli mi strzelać. Chuj P. No. Masz. Światła do lądowania jedynka, też specjalnie tak, znowu szukamy grzybów. Dokładnie, właśnie włączyłem, bo widzę, że ty też miałeś. Repeat last transmission. A skąd? Nie, to przepraszam, to ma trójka i czwórka. Ląduje lądowanie. Dobra. Na lotnisku macierzystym. Taka sytuacja. Szukamy grzybów. Dzięki. O, już nie mają, chamy powyłączali teraz. Nikt tu nie miał włączone. Ja też. No jak, no ja z tyłu, trzeci śmigowiec i czwarty śmigowiec miał ten. Miał do lądowania światła połączone. Ale coś miałeś, bo ja nie. Aha! Tak się bawimy! Dante, czy ty widziałeś, żebym ja miał coś włączonego? Skąd? No. Za to widzę, że temu się znowu ręka omsknęła. Który nie miał? Przyznać się. Dobra. Ja jestem schowany za psychem. Także możesz ładować. Dokładnie, ładuj. Wszystkich trzech bym was jedną serią przeorał. Gorzej jak my przeoramy ciebie. Nio.
trening robimy, tak? Przy okazji? Nie, po prostu schodzę niżej. Tak, i zaraz będzie, że wrócił tylko Viper, bo... Ale to choć raz mu nikt nie powie, że znowu spadł. Tak, wczoraj, czy tam przedwczoraj Viper, nie? Znowu spadł? A Viper się oburzył, biedny. Jak znowu? Jak znowu? Który to powiedział? Viper nie spada, Viper dynamicznie ląduje. Dokładnie. Tamte ostatnio ja miałem awaryjne lądowanie, tylko że ja nie rozbiłem się, tylko wylądowałem awaryjnie. Nie, on spanikował, jak mu połowę mocy stracił śmigłowiec i poszedł na ziemię. Ja nie spanikowałem, tylko kurwa, no nie mogłem go utrzymać wyżej. Jeszcze dużo lat treningów przed tobą, mój padawanie. Joda się odezwał. Który się udławił? Angel trzeci. Mówiłem, wyjmij parówkę z buzi, jak lecisz śmigłowcem. Viper, tak? Tak. Taki wiek, kurwa, ale to ciebie też czeka, pamiętaj. Dante? No? Jak tam temperatura gazów wylotowych? No, jest. Dante nie przyjmie, bo się doczepi. Uwaga, czubki Jeff. Oni są jeszcze na 5000, chłopie. No, bite. Oni no pojedynczo lądują, no. A w sumie w tych warunkach to nie powinno być Phase 3? Nie. Nie, bo jest widzialność, nie? Masz widzialność na ile? Na 7-8 mil? Być może. Tylko ty masz jakiś plan, tak? Nie wiem. Ty masz do robienia? No nie wiem. Wstawiasz mi tyłek przed nosem. Lakiernika masz umówionego na jutro. Co? Blacharza albo lakiernika masz na jutro umówionego, tył będziesz klepał. Mechanika mam. Z OC. A szybę ubezpieczyłeś? Tak, ktoś mi kiedyś wleciał w kabinę, nie pamiętam kto, i zabił mojego kopilota. Śmigłami. Zdarza się. Jutro Casey, chyba, tak? To będziemy szaleć. 18, tak? Casey mają? Tak. Jeszcze zamknięty lot! A jak? Ty oczywiście musisz się spróć, kurwa, że jest zamknięty, tak? No ja powiem Bartkowi, żeby następnym razem na tym zamkniętym naszym forum ogłaszał i chuj niech wstawia na prywatnym, bo... No ale, to, bo ale, ale ty najlepsze jest to... A dobra, no chuj. Zestrał się Raven, który jest na niebiesko, bo, który i tak nie lata. Chodzi o to, żeby się zestrać, nie? Nie jestem w stanie wyciszyć tego malu, więc wiesz... Ale u mnie to też będzie, spoko. Myślę, że tego nudnego odcinka drogi nikt nie będzie oglądał. Skip. No bo po 12 się przyczepili, że był zamknięty, a był otwarty. Nie, to... A, jednak... bo się przyjebali, żeby się przyjebać, wiesz. Po prostu. Taka zasada, kurwa. A kto się tam przyjebał do 112? Księcy, no to jednak chyba leci z nami do Dalikarii. Ja to nie przyjebał się, to chciałem tylko powiesz, porównać. A, wiesz, chciał po prostu odbić piłeczkę, że skoro do 300 tam 203, czy tam jak macie numerek, się przyjebali, to do tej też się przyjebiemy. Nie, chodziło o to, że... Znowu nie wyszło. Oni też dla siebie zrobili, jakby to był taki trening, nie? Niby... Ale był otwarty. Tak, ale był zaznaczony. Na poligonie otwartym, nie? Ale dobrze to... Lubię te nasze pogaduszki w trakcie lotu. Ale dobrze to... Ale to pięknie wygląda, 5 śmigłowców. Tak latali wszyscy, którzy latają w 112, tak? 5 Huey'ów sobie leci, jakie to piękne. Wiecie co, to mi znowu gogle się zawiesiły. Światło mam zapalone na maksa, one się wyłączyły. No widzę, że lecisz coś. O, ty gadasz. No to masz coś zjebane. No coś, ty geniuszu, wierzę ci. Ty, sterowniki zaktualizuj, czy coś może. No to może nowe. A jesteś w stanie wylądować? Nie, bo teraz już w ogóle wisi mi gra też przy okazji. Łeee, Dante, ciąg do góry! Ciąg do góry! Go i down. Do góry, dobrze, do góry i w lewo trochę. O kurwa, w lewo! Jeszcze bardziej, teraz do góry. Dobra, wyciągnąłeś. I co z tego? Teraz robisz beczkę na ogon. Uhu! Po ciemku raczej nie wyląduje.
Włączał do pilota! Nie wiem jak się włącza. Do góry ciąg! Do góry ciąg! Dobrze, 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 za mocno! Kurwa, co tam się dzieje? Ja go tak prowadziłem wczoraj w Tomkacie, kurwa, z tyłu. Ale w Tomkacie coś widziałem, no, a teraz... Tomkacie, a nie jesteś, nie jesteś w stanie w ogóle jakby nie odłączyć gogli i wtedy się włączy ten... Albo na tym podglądzie... A nie można monitor przejść raz dwa? Jak wyłączasz... Nie mogę. Ja widzę monitor przed sobą w tej chwili, to są ciągle. Przez chwileczkę widziałem na monitorze, a ale teraz... robił się przezroczyste, tak? Nie, zgasły. RIP. A w ogóle na czarno się, tak? Włączy się w ogóle, tak? A nie, jeszcze leci, patrz, jeszcze coś tam kręci. Na pulpicie? Żadnego. To coś jest kurwa. Zainstaluj jeszcze raz, nie? Kurwa. Drugi. Dante. Bo mi wypierdalało, że mam kurwa. Cisza. Ja proponuję, żebyś odinstalował wszystko, bo możesz mieć jeszcze jakieś syfy po starych. Ale nie, ja postawiłem nowy system. A ja mogę coś powiedzieć? Nie, mi się nie tak możesz. Robiło, kurwa, jak mi się karta przegrzewa. Mi się tak nigdy nie zrobiło, bo mi się nigdy karta nie przegrzeje. Poprzepierdoliłem wiatraki, kurwa, i tak daleko i dopiero przestało mi się tak robić. Wiesz co, ale ja na kartę dałem wiatrak i tak, wiesz, jakby zewnętrzny sobie kontrolnie, właśnie, żeby się nie przygrzało. Ale to sprawdź sobie, jakie masz temperatury, ale... po prostu. Bo ja na początku walczyłem z tym, kurwa, 3 dni, bo po jakimś tam czasie mi się właśnie tak robiło, kurwa, i musiałem, za chwilę włączyłem tego, gdy znowu chodziło, ale... Ja wam mogę powiedzieć, ile ja mam teraz temperatury na karcie. Już ci otwieram GPU-Z. Sensory. Mam w tej chwili, panie, 83 stopnie, 94% użycia wiatraka. A ja przemapowałem sobie 78% obciążenia. A ja zrobię to, jak wylądujemy. Tylko jak mi przypomnicie, bo jestem sklerotyk. Tylko, że u mnie temperatura, wiesz, otoczenia jest jakieś 26 stopni w tej chwili w mieszkaniu, nie? Ja nie wiem, bo na twarzy mam jakieś 50. Spoko, 14-calowy wiatrak stojący na komputerze, daje radę. Radę przejść nasze badanie. Nie wiem, jakieś szalone manewry. On tam jeszcze leci, wiesz o tym, nie? Jeszcze kręci w powietrzu, kurwa, te pączki. Jeszcze go widziałem przed chwilą, jakieś światełko. Aha, skraszował ci się. To choć tyle, przynajmniej nie spadłeś, skraszował ci się. No a coś oprócz amnezyczna, to powiedziałeś, to jeszcze coś masz? Panie, ja kocham, o mnie wszystko już zaczyna występować. Ja nie wiem. Czy z takim zdrowiem się nadało do naszej eskadry na rezerwę? Temperaturę to ja mam raczej słabiutką. Ja nie wiem czy... Maksymalnie miała 80 stopni. To o zdrowie powinniśmy to nie rozmawiać. Powinno ci się tak robić. To coś z sterownikami stawiam, że coś jest. Albo z tym oprogramowaniem do Oculusa, nie wiem jak to tam działa. Zaraz Civici wyślemy ci nie Civici, potem ty zaraz mam wyślemy swoje Civi. My jeszcze zdjęcia? Tak. Ale koniecznie, wiesz, trzy seksowne zdjęcia. Mam ci dupę wysłać? Nie. Na jednym z nich koniecznie musisz jeść banana. Ja, mi się wydaje, że ty chodzisz jednak na te parady. Tak. Czasami przyjeżdżam na te parady. Wtedy lecą we mnie kamienie. Ty, ale czekaj, anegdota a propos błękitnej ostrygi i chodzenia na parady gejów. Kiedyś było Halloween, miałem dyżur. Wjeżdżamy do jednego z klubów takich, tego typu gejowskich w Poznaniu na wizytę. I wchodzę w tym, wiesz, pomarańczowym mundurku, już tym nowszym, czyli takie ładne pomarańczowe mundurki mamy. Nie, no, słuchaj, schodzę po schodach i mija mi jakiś gościu, nie? Który mi tak, wiesz, złamaną rączką po klacie, ale masz fajne przebranie. Ja mówię, nie jest przebranie, to jest mundur służbowy. Tak się spojrzał zdziwiony, ale i tak fajne. Mówię, o kurwa. No dobrze, że cię za klatę złapała, nie za dupę. No idę, idę. Dościcie. No i chcesz jeszcze o zdrowiu coś pogadać? Ty, ja myślę, że Springman powinieneś zostawić lot i lecieć go realizować. Big Fotos 1. Halo. Checking out, switching to Synaki Kolki Frequency. Przejął, dzięki. Dzięki również.
Synaki Kolki informacyjnie z północnego tutaj zachodu. Grupa 4 już w tej chwili Huey'ów podlatuje do lądowania na pasie 09, jakieś 6 mil od pasa. Może przesadziłem, jesteśmy chyba 4 mil. Ale dobra. Pas na naszej godzinie 12 prawie. To leci za mną? Wszyscy. Pozostałe. Jak jeden mąż. Panowie, światło do lądowania w Łódź? Dlaczego pytasz? Bo reset będę robił też. To wyczekaj po prostu na moment, aż wejdziesz na ten ząbek, że tak powiem, do resetowania, czyli na środek krzyżyka. Zaczynam powolutku sobie zniżać. Nie będę zwalniał na razie. I lekko wykręcam na lewo na 0,9. Najlepsze jest to, że wertykalna mi pokazuje, że prawie w ogóle nie opadam, ale fizycznie widzę, że opadam, nie? Fizycznie to ja mam 120 knot. Ja mam 130. Ja mam 130 też, no. Będę wyhamowywał przed prawie progiem pasa, tak żeby od razu na tą naszą drogę kołowania zjechać w lewo pierwszą, nie? Co jest do tego, do stojanek tych, skąd startowaliśmy. Jasne. Bill. Uwaga, reset trymu. Prędkość na wodę jest z dupy, kurwa, ale 120. No, zapieprzamy grubo. Ale pięknie. Biorę od razu pierwszą z brzegu tą stojankę, nie, w razie co. Te boksy takie prostokątne, czy tam dziwnoboczne, co tam są namalowane na ziemi. Uwaga, odbijam na swoją stojankę. Dobra, to wlatujemy za ciebie. Jeden na ziemi. Też się kurwa nie w tą stronę postawiłeś. No jakoś tak właśnie kulawo trochę. Czemu? Tak na wprost do pasa. No dobrze, to mogę się ustawić na lewo tutaj ryjem. No problem. O. Tak się mogło ustawić.
pas do lewej głowy. Ło. Gasimy? Tak. Co się stało? Co? Już nawet równo się wylądowało. A. Zniosło cię dobrze. No. Lub trochę skilla zapalił. Wszystko powyłączane. No i dobra, kolejny sukces, kurwa, tak? Dokładnie.